Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne Powiśle. Nasze spotkanie jest szczególne, bo jest transmitowane przez Radio Chrystusa Króla. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Chrystusa Króla. Szczęść Boże wszystkim. I nasze spotkanie będzie dotyczyło intronizacji, albo tego, co miało być intronizacją, a nie wiadomo, czy było. Na ten temat będziemy dyskutować. Okazją jest książka, która dosłownie 3-4 dni temu ukazała się, Spisek przeciwko intronizacji. Autorem książki jest pan Michał Krajski, którego serdecznie witam. Pierwszym i głównym recenzentem tej książki będzie pani redaktor Anna Wiśniowska. Witam pani Anno. Proszę państwa, tematyka związana z intronizacją poruszała Polaków mniej więcej od 20 lat. Wcześniej postać Rozalii Celakówny była mało znana. Mniej więcej 20 lat temu tą postać zaczął propagować głównie ksiądz Tadeusz Kiersztyn, który później zaczęły się jego wielkie problemy, zwłaszcza z władzami zakonnymi jezuitów w Krakowie, a także z kurią krakowską. Ostatecznie opuścił zgromadzenie, opuścił Towarzystwo Jezusowe, zakon jezuitów, prowadził dalej postulacje i starania o to, żeby sługa, służebnica Boża Rozalia Celakówna została wyniesiona na ołtarze. Spotkało go w tym czasie wiele trudności, nieprzyjemności, ataków i tak dalej. Ostatecznie w sierpniu 2012 roku ksiądz Kiersztyn zginął w wypadku, o którym można powiedzieć tylko tyle, że nie został ten wypadek i jego przyczyny do końca wytłumaczone. Więc tak naprawdę nie wiemy, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy był to jak gdyby kolejny etap walki złego ducha i jego pomocników przeciwko temu dziełu, które rozpoczął. W listopadzie ubiegłego roku dokonał się akt przyjęcia Jezusa jako króla i pana. Akt, w którym nie pojawiły się kluczowe słowa dla zwolenników intronizacji. Nie pojawiło się słowo Jezus Chrystus Król Polski, czyli jak gdyby to nie miało miejsca w tym akcie, a także nie pojawiło się słowo intronizacja, tylko właśnie przyjęcie. O tym wszystkim, jakie to ma znaczenie, będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ od tego aktu listopadowego środowiska intronizacyjne jak gdyby się podzieliły. Były takie, które uznały, no wreszcie się intronizacja dokonała, wszystko było ok. Natomiast druga skrajność jest taka, że są tacy ludzie, którzy mówią, że nic się nie dokonało, że nie miało to żadnego znaczenia. Wreszcie się pojawiła całkiem duża grupa osób, które mówią, że był to jakiś krok w dobrą stronę, ale absolutnie nie była to intronizacja. Nazywają to małą intronizacją, nazywają to intronizacją bez intronizacji. No różne padają jak gdyby określenia na ten temat. Natomiast ta książka, którą serdecznie Państwu polecam, proszę się z nią też jak gdyby w nią zaopatrzyć po spotkaniu. Michał chętnie podpisze egzemplarze książki. No jest jak gdyby wyjściem do naszej dyskusji, ze względu na to, że Państwo jeszcze prawdopodobnie nie mieli okazji tej książki przeczytać, więc w tej dyskusji głównie będziemy uczestniczyć my. Natomiast później, jeżeli będą ze strony Państwa jakieś pytania, to bardzo proszę. Myślę, że
Witek Zieliński również ewentualnie zbierze jakieś pytania być może od naszych słuchaczy w Radiu Chrystusa Króla. Jeżeli takowe będą, to postaramy się je tutaj przedstawić. No to w imię Boże zaczynajmy i tak jak powinniśmy się jak gdyby tym pozdrowieniem witać. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie panu Rafałowi Masakowskiemu i pani Annie za to, że zgodziła się przeczytać i coś powiedzieć na ten temat. Natomiast muszę na początku zrobić trzy uwagi wstępne. Pierwsza jest taka, że zostałem postawiony przed trudnym zadaniem, bo mam mówić 20 minut, tak myślę z tolerancją do 10 minut. To powiedzmy pół godziny, to jest bardzo mało, więc skupię się... Skupię się na tym, co najważniejsze. Pani Anna odstąpi. Tak, kolejne 10 minut. Nie będę też Państwa zanudzać, ale skupię się na tym, co najistotniejsze, czyli na tym, co głosi tytuł książki, czyli spisek przeciwko intronizacji. To słowo jest mocne i dlatego jakby będę starał się z tego wytłumaczyć, dlaczego tak uważam i co za tym przemawia. Druga uwaga jest taka, że jeśli już mówimy o spisku, to od razu musi się obudzić w nas to poczucie, że musieli w tym spisku uczestniczyć także niektórzy biskupi. Tutaj pojawia się taka wątpliwość, czy w takim razie należy o tym mówić, czy to jest właściwe, czy to jest katolickie. I znalazłem taki cytat, który z Antoniego Sociego, włoskiego watykanisty, który mówił a propos Fatimy, kiedy też mu zarzucano, że krytykuje kardynałów, papieży, kiedy mówi, że właśnie ci kardynałowie uczestniczyli w ukrywaniu prawdy na temat Fatimy, to Antonio Socci powiedział: nie wolno nigdy bać się prawdy, nawet kiedy jest ona kłopotliwa czy też bolesna, ponieważ nie służymy Bogu kłamstwami. Kiedy kłamiemy, udając, że czynimy to dla Boga, tak naprawdę czynimy to dla siebie. Bóg nie potrzebuje naszych kłamstw, by bronić i budować swój Kościół. Jakby z tego wychodzę, że prawda, jakakolwiek by ona nie była, to zawsze raczej nam służy niż szkodzi. I trzecia uwaga wstępna to takie słowa, które możemy spotkać, które ja spotykam w rozmowach z ludźmi, którzy mówią: zdajemy sobie sprawę, że to nie była intronizacja, ale niebo przyjęło ten akt. I te słowa mają różne źródło i generalnie jest z nimi wiele nieporozumień, dlatego że oczywiście, że z samego faktu, jakikolwiek by ten akt nie był, ten 19 listopada, to z pewnością jest w nim dużo pozytywnych elementów. Sam fakt, że tak dużo ludzi przyjechało do Krakowa, niektórzy mówią, że nawet 300 tysięcy, że ogłosili publicznie, że Jezus jest Panem i Królem, to już samo w sobie ma wielką wartość. Wielu ludzi usłyszało o intronizacji pierwszy raz w życiu. Wielu ludzi może się do tego przekonało, do takiego w ogóle mówienia, więc to na pewno było wartościowe i z pewnością to wiele łask Bożych przyniesie. Ale trzeba zapytać, czy przyniesie te łaski, które były obiecane Rozali w tym objawieniu, kiedy ona słyszała, że akt intronizacji faktycznie przyniesie realną zmianę w Polsce, przyniesie pokój Polsce, oddali nieszczęścia i tak dalej. I trzeba powiedzieć, myślę, na wstępie, że tak nie jest, że ten akt nie był intronizacją i w związku z tym nie przyniesie tych skutków, które przyniosłaby intronizacja. I dlaczego mówię to tak stanowczo i z taką pewnością? Bo znowu wystarczy, że spojrzymy na Fatimę. W 1985 roku Jan Paweł II po raz trzeci poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Wiemy, że zrobił to dlatego, że Matka Boża w Fatimie mówiła, że należy poświęcić jej Rosję Niepokalanemu Sercu w łączności ze wszystkimi biskupami i wówczas na świecie nastanie pokój. I Jan Paweł II dokonał tego aktu i go nie dokonał, podobnie jak tutaj. Dokonała się intronizacja bez intronizacji, że tam zabrakło tego wymienienia Rosji w tym akcie Jana Pawła i zabrakło tej łączności ze wszystkimi biskupami. I teraz z perspektywy czasu możemy się zapytać, czy ten akt przyniósł ten pokój, o którym mówiła Matka Boża. Ewidentnie nie przyniósł. Ten czas, który dzisiaj jest,
jest czasem wielkiego niepokoju i te wszystkie konflikty z islamem to pokazują, że dzieją się rzeczy, które się nawet w XX wieku nie działy w takiej postaci i w takiej formie. To pokazuje, że jednak Pan Bóg i Matka Boża wymagają tego, żeby warunki, które oni stawiają, spełniać. I skoro nie spełniono tych warunków Fatimy, to zawartych w Fatimie, to pokój nie nastał. To tak samo, skoro tu nie spełniono tych warunków intronizacji, to ta intronizacja się nie dokonała. Możemy od razu powiedzieć, że Rosalia postawiła jako warunek, że mają dokonać intronizację władze duchowne i świeckie. I trzeba powiedzieć, że tutaj udział władz świeckich był jedynie bierny, to znaczy Andrzej Duda mógł w Krakowie, w Łagiewnikach ten jubileuszowy akt wygłosić, ale nie przemawiał tam, nie był tam jako prezydent Polski, bo nie powiedział w imieniu państwa polskiego, że Jezus Chrystus jest królem Polski, nie mówiąc o tym, że pani premier nawet tam nie było, więc ten udział był tylko częściowy. Zresztą, tak jak już pan Rafał powiedział, to trudno mówić o intronizacji tam, gdzie nawet to słowo nie pada i trudno mówić o królu Polski, skoro nawet nie używamy tego tytułu i czynimy to świadomie. Znaczy mówię tu o tych, którzy ten akt proklamowali i ogłosili. I przechodząc już do istoty. Głównym stwierdzeniem, które zawarłem w tej książce, można zawrzeć w takim zdaniu, że tak naprawdę to było tak, że przez lata ta intronizacja była zwalczana. Biskupi ignorowali bądź krytykowali te ruchy intronizacyjne, a kiedy te ruchy się rozrosły, kiedy miały miejsce marsze, które skupiały bardzo wiele osób, kiedy miały miejsce kongresy dla Chrystusa Króla i wiele innych wydarzeń, to pewne siły poczuły się tym wystraszone i wówczas postanowiły, że skoro nie da się zdławić tej idei, to należy ją rozmyć. I myślę, że można zaobserwować taki ruch w Polsce, który narastał, taki jakby balon oczekiwań i pragnień ludzi wierzących, którzy coraz bardziej chcieli tej intronizacji, coraz bardziej jej chcieli i myślę, że postanowiono ten balon przekuć, obawiając się, że w pewnym momencie nie będzie się dało już zatrzymać tego ruchu. I stąd, moim zdaniem, wymyślono taki projekt, żeby zaproponować coś zastępczego, żeby dać ludziom wrażenie, że intronizacja się odbyła, chociaż się nie odbyła. I zauważmy, że biskupi byli od początku bardzo przeciwni tej intronizacji i ruchom intronizacyjnym. Chociaż oczywiście kardynał Macharski rozpoczął cały proces, bo otwierając proces kanonizacyjny Rosalii Celakówny, tak naprawdę doprowadził do tego, że w ogóle zaczęło się o tym mówić, że zaczęło mieć to znaczenie, że te idee się pojawiły. Więc z pewnością to hierarchia rozpoczęła ten proces, natomiast jednocześnie kardynał Macharski bardzo szybko zmienił podejście. I to widać w kilku jego ważnych decyzjach. Po pierwsze, zabronił ekshumacji Rosalii Celakówny. Po drugie, w momencie, kiedy był już budowany sarkofag w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie Rosalii Celakówny, to nakazał wstrzymać pracę, chociaż te prace już ruszyły. A także podjął taką decyzję, która może jest jedną z najbardziej bulwersujących, to znaczy, kiedy brat Rosalii Celakówny przekazał jej dom Kurii Krakowskiej, to Kuria Krakowska nakazała ten dom zburzyć, chociaż ten dom był w bardzo dobrym stanie. Jest to nie do pojęcia, zważywszy, że Rosalia Celakówna była już sługą Bożą, jej proces został rozpoczęty. Wiadomo było, że już tworzy się i budzi się kult i dokonywać takiego dzieła to było coś, co, jak to powiedział ksiądz Kiersztyn, barbarzyńskiego wręcz. I później też kardynał Macharski zwlekał ze złożeniem podpisu pod dokumentami, bo proces na szczeblu diecezjalnym się zakończył w pewnym momencie i brakowało tylko podpisu księdza kardynała. On zwlekał 5 lat, w końcu tego nie zrobił i dopiero kardynał Dziwisz, jego następca, to zrobił po 2 latach, czyli w sumie minęło 7 lat od momentu, kiedy prace się zakończyły, do momentu wysłania dokumentów do Rzymu na kolejny
szczebel. Tutaj oczywiście trzeba jeszcze wspomnieć o samym księdzu Kiersztynie, który rozpoczął cały ten proces, bo on, to za jego sprawą w jakiś sposób rozpoczęto ten proces kanonizacyjny, uczestniczył w jego pracach jako ekspert i później głosił tę intronizację, pisał bardzo dużo publikacji, rozpowszechniał i jak wiemy spotykał się z znacznym sprzeciwem, także w swoim zakonie. I jego przełożony ojciec Adam Żak w pewnym momencie złożył mu propozycję nie do odrzucenia, że albo wyjedzie na wiele lat z Polski, albo musi odejść z zakonu. I on w swojej autobiografii pisze, że postanowił odejść z zakonu, dlatego że wiedział, że jeśli wyjedzie, to ta sprawa przepadnie, bo skoro kardynał Macharski się tym nie interesował, skoro nikt o to nie zabiegał, to mówię, nikt z tych ludzi za to odpowiedzialnych, no to się obawiał, że ta sprawa się rozejdzie po kościach, więc postanowił odejść z zakonu. Zresztą on sam spotykał się z wieloma oskarżeniami, które później okazywały się nieprawdziwe. I to jest jakby taka sytuacja na początku. Później, w 2006 roku, powstał Zespół do Spraw Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla, czyli w 1996 roku rozpoczęto ten proces kanonizacyjny, a 10 lat później biskupi postanowili się jednak zainteresować tą sprawą i powstał właśnie Zespół do Spraw Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla. I na jego czele stanął arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, który bardzo negatywnie wypowiadał się o intronizacji, o tych, którzy o nią zabiegali. I on wypowiadał takie twierdzenia, które wskazywały na to, że albo się kompletnie nie orientuje w tym, o czym mówi, albo świadomie pewne rzeczy fałszuje. Dlatego, że w różnych wywiadach, które możemy odnaleźć w internecie, mówi, że kiedy mówimy o intronizacji Chrystusa Króla, to mówimy o intronizacji serca, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jakby nie mam czasu za bardzo, żeby pokazywać różnicę między tymi kultami, ale arcybiskup Gołębiewski stwierdza, że święto Króla, Jezusa Króla Wszechświata, które jak wiemy zostało ustanowione po Soborze, bo wcześniej było to po prostu święto Chrystusa Króla, to mówi, że to święto wyraża ideę właśnie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, co ewidentnie jest absurdalne, bo święto Najświętszego Serca Pana Jezusa to zupełnie inne święto, które, tak, które jest w czerwcu i które ma inną treść, więc albo arcybiskup tego nie wiedział, albo świadomie to zmienił i później poprzez te różne jego wypowiedzi, z których moim zdaniem wszystkie były absurdalne, to później na podstawie tego w mediach się rozpowszechniły właśnie takie pogłoski, takie rzeczy niewiarygodne na temat intronizacji, które wprowadziły po prostu olbrzymie zamieszanie, że już po prostu ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, mówiąc o intronizacji. I 6 lat później, w zasadzie nawet później jeszcze, biskup Andrzej Czaja dla Katolickiej Agencji Informacyjnej udzielił wywiadu, udzielił takich dwóch bardzo ważnych wywiadów, więc odsyłam wszystkich zainteresowanych właśnie dla Kaju. One tam dalej są na stronie internetowej, można się z nimi zapoznać. I w jednym z tych wywiadów powiedział, że w 2012 roku Komisja Nauki Wiary Episkopatu postanowiła bliżej zapoznać się z ruchami intronizacyjnymi i przeanalizować treści, które głoszą. I zauważmy, że biskup Czaja mówi, że biskupi postanowili w 2012 roku zapoznać się bliżej z tymi ideami, tak? To było 6 lat po powstaniu tego zespołu do spraw społecznych aspektów intronizacji Chrystusa Króla. To pytanie jest takie, po co powstał tamten zespół, czym on się zajmował? I odpowiedź jest tylko jedna, powstał po to, żeby zablokować ten kult, żeby właśnie skrytykować tych wszystkich, którzy się tym zajmowali, żeby to przeinaczyć. I sam biskup Czaja przyznał jakby, że dopiero po 6 latach od czasu powstania tego zespołu w ogóle biskupi doszli do wniosku, że może warto byłoby zobaczyć, co ci ludzie głoszą w ogóle, czy czym się zajmują i dlaczego, czemu się poświęcali. I w 2013 roku ten Zespół do Spraw Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla
przeobraził się w zespół do spraw ruchów intronizacyjnych i na jego czele stanął biskup Andrzej Czaja, biskup opolski. I wiemy, że był on autorem listu Episkopatu o Królowaniu Jezusa Chrystusa, który ukazał się już w 2012 roku. I w tym samym roku został wydany jeszcze drugi list Episkopatu, Objawienie Boże, a Objawienia Prywatne. I te dwa listy, jak sam biskup Czaja mówił w wywiadzie dla Kaju, miały stanowić fundament rozmów ze świeckimi. No bo kiedy powstał ten zespół do spraw ruchów intronizacyjnych, to biskup Czaja zaczął zapraszać tam ludzi świeckich, przedstawicieli ruchów i razem mieli się zastanawiać, co dalej robić. I fundamentem dla ich rozmów miały być te dwa listy. Pierwszy list, Objawienie Boże, Objawienie Prywatne, jakby nie rodzi raczej większych kontrowersji i wskazuje na pewne takie katolickie rozróżnienia. To znaczy w tym liście jest powiedziane, że Objawienie Boże, objawienie tak zwane publiczne, zawarte w Piśmie Świętym i tradycji, jest fundamentalne i kluczowe dla katolików. Natomiast objawienia prywatne mają znacznie mniejszą rangę, muszą być w zgodzie z tym objawieniem publicznym i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby oczywiście wszystko słuszne. Natomiast z perspektywy czasu i tego, co się później stało, to sobie zadaję pytanie, dlaczego biskup Andrzej Czaja powiedział, że ten list miał stać się fundamentem rozmów z ludźmi świeckimi. I dochodzę do wniosku, że dlatego, że kiedy trwały te rozmowy, to uczestnicy świeccy mówili mi, że kiedy zaczynali mówić, że Rosalia Celakówna to powiedziała to albo tamto, to natychmiast biskup Andrzej Czaja mówił: nie wolno powoływać się na Rosalię Celakówne, to jest objawienie prywatne, nie możemy tego robić, nie możecie tego robić, powołujemy się tylko na Pismo Święte, nauczanie Kościoła. I już tutaj, moim zdaniem, już to pokazuje, że całe te rozmowy nie miały żadnego sensu i że to przekreślało wartość tych rozmów. Dlatego, że wyobraźmy sobie tych ludzi, działaczy intronizacyjnych. Większość z nich to nie są teolodzy, to są po prostu zwykli wierni, którzy zaangażowali się w to dzieło na podstawie lektury pism Rosalii. Oni wiedzieli, co Rosalia mówiła i tyle. I tym się jakby chcieli podzielić z biskupami. W momencie, kiedy już na wstępie nie mogli tego zrobić, to wartość tych rozmów, tego dialogu znacznie się ograniczała, bo wiadomo było, że jeżeli oni coś powiedzą, i takim z przekazów też ci członkowie mówili, że jeśli już nawet coś mówili, że w Piśmie Świętym jest powiedziane to i to, to oczywiście skoro naprzeciwko nich siedzieli biskupi, no to natychmiast biskupi mówili: nie, źle to rozumiecie, to oczywiście trzeba inaczej rozumieć i koniec dyskusji, bo przecież nie można dyskutować z biskupem, z nim, nie mając wykształcenia teologicznego o tym, prawda, co, jak należy rozumieć Pismo Święte, to jest jasne. Więc jakby sam dialog był bardzo utrudniony i oczywiście trzeba powiedzieć, że objawienia prywatne nie mogą rozstrzygać o tym, czy dany kult przyjąć, czy nie. I tak samo widzimy to na przykładzie chociażby świętej siostry Faustyny Kowalskiej, że kiedy Jan Paweł II napisał encyklikę o miłosierdziu, myślę, że pod wpływem jakoś Faustyny, to w tej encyklice nie odwoływał się do Faustyny, tylko odwoływał się do nauczania Kościoła. To jest jasne. Natomiast dlaczego w ogóle nie można brać jej pod uwagę? Dlaczego nie można w ogóle powoływać się na Rosalię? Tego nie rozumiem, zwłaszcza, że ci sami członkowie mówili mi, że kiedy mówili, że Rosalia chciała, żeby jednak ogłosić Chrystusa Królem Polski, to biskup Czaja mówił: nie możemy mówić o Chrystusie Królu Polski, bo Rosalia wprost o tym nie mówi. Czyli z tego by wynikało, że jedni jednak mogą się powoływać na Rosalię, a inni nie mogą. Więc ta logika zupełnie jest taka dosyć pokrętna. Natomiast drugi list o królowaniu Jezusa Chrystusa, którego autorem jest biskup Andrzej Czaja i który miał stanowić fundament rozmów z ludźmi świeckimi, to jak wiemy, może jak pamiętamy, stwierdzał, że intronizacja nie ma żadnych podstaw i nie należy jej dokonywać. Więc jeżeli w punkcie wyjścia dialogu stwierdzamy, że nie macie racji, to co głosicie jest absurdalne, nie można tego zrobić, to po co jest dialog, tak? Ja sobie raczej wyobrażam dialog jako
coś, co właśnie, gdzie nie przyjmujemy pewnych założeń, gdzie rozmawiamy, jesteśmy otwarci, gdzie dyskutujemy na argumenty, ale w momencie, kiedy zanim zaczniemy rozmowy, mówimy, wasze stanowisko nie ma sensu, jest niedopuszczalne. I zauważmy, że skoro biskupi ogłosili to już publicznie w listach, to nie mogli się później już z tego wycofać, bo by się skompromitowali, czyli jakby postawili też tych ludzi przed faktem dokonanym. Myśmy już to powiedzieli, sprawa już jest załatwiona, możemy rozmawiać nie wiem o czym, kiedy istota jest już tak naprawdę, już jest powiedziana, tak? Intronizacji nie będzie. I to miała być podstawa do dialogu. I jeszcze jeden taki argument za tym, że tak naprawdę już z góry było wiadomo, że żadnej intronizacji nie będzie, to jest sympozjum, które odbyło się 10 października 2015 roku pod tytułem Królowanie Jezusa w Polsce, zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos magisterium Kościoła. I chociaż zespół powstał w 2013 roku, to z tego co mi wiadomo, sam akt został sformułowany na przełomie roku 2015-2016. I to sympozjum miało być takim ostatnim fundamentem tego dialogu z wiernymi i ostatnim fundamentem dla tworzącego się aktu. Już było wiadomo, że jakiś akt powstanie, ale to sympozjum miało nakreślić granice tego dialogu, tych rozmów i tych ustępstw, na jakie mogą pójść biskupi. I w tym sympozjum wzięło udział 3 biskupów, biskup Roman Pindel, biskup Jacek Jezierski i biskup Andrzej Czaja. I każdy z nich powiedział tam referat na temat innego aspektu królowania Chrystusa. I to zostało wydane w formie książki, też można się z tym zapoznać. Zresztą referaty są w internecie, chyba są na YouTubie, więc to jest jakby rzecz, którą można sprawdzić. I tezy, które tam się pojawiają, są dla mnie nie do przyjęcia całkowicie. I są dla mnie całkowicie nielogiczne, bo na przykład biskup Jacek Jezierski stwierdza w pewnym momencie, że nie możemy ogłosić Chrystusa Królem Polski, bo wówczas Kościół w Polsce przestałby być Kościołem katolickim, a stałby się Kościołem narodowym. Nie wiem dlaczego, bo to nie zostało wyjaśnione. Kiedy w momencie, kiedy ogłosiliśmy Matkę Bożą Królową Polski, nie odeszliśmy od katolicyzmu, wręcz przeciwnie. Więc nie wiem, dlaczego by tak się miało stać. Natomiast podobnych argumentów jest bardzo dużo. Ja ich nie przytaczam, bo nie mam na to czasu, ale one się pojawiają. I na przykład biskup Andrzej Czaja podczas tego sympozjum z kolei powiedział, że nie możemy ogłosić Jezusa Chrystusa Królem Polski, bo nie mamy polskich korzeni. Tak? No to już jest argument, który uderza... Rasistowski troszkę. Trochę tak, ale on uderza po prostu w zdrowy rozsądek i on jest wręcz obraźliwy, tak? Bo jak można dorosłym ludziom taki argument wytaczać, że skoro Pan Jezus nie ma polskich korzeni, to nie może być Królem Polski. To znaczy, że z tego by wynikało, że Pan Jezus jest nazywany królem żydowskim tylko dlatego, że pochodził z rodu Dawida i miał żydowskie korzenie. Co przecież znowu jest nie do przyjęcia, bo przecież to wydawałoby się oczywiste, że Pan Jezus jest królem, także królem żydowskim, dlatego, że jest Synem Bożym, dlatego, że się wcielił, odkupił nas, dlatego, że wypełnił wolę Ojca i stąd po zmartwychwstaniu powiedział: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. To nieprzypadkowo powiedział wtedy, bo właśnie pokazując, że dana mu została przez Ojca ta władza w momencie, kiedy on wypełnił wolę Ojca. I to, co święty Paweł pisze w swoich hymnach, że Bóg wywyższył go ponad wszelkie imię i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na jego imię zgięło się każde kolano istot ziemskich, niebieskich i podziemnych i żeby każdy język wyznał, że Jezus jest Panem ku chwale Ojca, prawda? To dlatego to kolano ma się zgiąć, że Jezus jest Królem i to jest jakby, to jest oczywiste. I skoro jest tym Królem, to jest nim nie tylko dlatego, że pochodził z rodu Dawida. Zresztą oczywiście to objawienie Rozalii, to może nie zwróciłem na to uwagi, ale ruchy intronizacyjne jakby nie opierają się przede wszystkim na Rozalii, bo tak jak mówię, oczywiście objawienie prywatne nie może być decydujące,
Natomiast opierają się na katolickiej nauce, na tym, co pisał Pius XI w encyklice Quas Primas, który mówił, że narody, społeczeństwa i państwa muszą uznać królowanie Chrystusa króla. I niektórzy mówią, no tak, ale Pius XI nie powiedział króla Polski, Francji, Węgier. Ale to przypomina takie rozumowanie protestantów, niektórych, tak zwanych fundamentalistów amerykańskich, którzy mówili, że skoro jest napisane w Piśmie Świętym, że Pan Bóg stwarzał świat 6 dni, to znaczy, że stwarzał go 6 dni. To jest absurdalna argumentacja wzięta z protestantyzmu. I tak samo moglibyśmy powiedzieć, że przecież Ewangelia nie mówi, że Pan Jezus jest trzecią osobą, że jest drugą osobą Trójcy Świętej. Tak? Nie mówi to, my jako katolicy nie powinniśmy o tym mówić. No to jest absurdalne, bo skoro jest Synem Bożym, to jest tą osobą w Trójcy Świętej. Ale Pismo Święte także nie używa terminu Trójca Święta i osoba, a mimo to używamy tego języka i jest to katolickie, więc te argumenty są zupełnie nietrafione. Już jakby przechodząc do samego meritum. Jeśli chodzi o powstanie tego aktu, jubileuszowego aktu uznania Pana Jezusa za króla i pana, to ja rozmawiałem z członkami tego zespołu, bo część z nich była bardzo niezadowolona i postanowiła mi przekazać takie różne materiały. Część z nich umieściłem w książce, część nie, dlatego że część z nich to były na przykład robocze akty, to prosili mnie ci członkowie, żebym tego nie umieszczał, bo to jednak był roboczy projekt, ale jakby na podstawie tego mogłem sobie wyrobić pewne stanowisko. I to było tak, że na przełomie 2015 i 2016 roku biskup Andrzej Czaja powiedział, że każdy członek zespołu może sobie przygotować taki roboczy akt intronizacji i później będziemy nad tym dyskutować. I kilku członków przygotowało takie akty robocze i później biskup Andrzej Czaja wybrał dwa. Projekt pana Jana Łopuszyńskiego i projekt pana doktora Marcina Majewskiego, który jest związany ze Stowarzyszeniem Róża, które powołał do życia ksiądz Tadeusz Kierszt. I ci dwaj panowie spotkali się później z biskupem Andrzejem Czają w Opolu i tam przez tam podobno 6 godzin debatowali nad tymi dwoma aktami, żeby wprowadzić pewne poprawki, korekty, żeby połączyć te akty, uzgodnić stanowiska i przedstawić to całemu zespołowi. I kiedy przedstawili ten poprawiony akt zespołowi, to się okazało, że to jest coś zupełnie innego, że wszystkie najważniejsze zdania z aktu pana Jana Łopuszyńskiego i pana doktora Marcina Majewskiego, to już ich tam nie było w tym akcie. On zupełnie zmienił swoją formę i postać. I wiem, co mówię, bo jestem w posiadaniu tych roboczych aktów pana Łopuszyńskiego i Marcina Majewskiego i wiem, jak one wyglądały, a wiem, jak wyglądał ten akt ostateczny, to wszyscy wiemy, więc one się bardzo zmieniły i ten akt się bardzo zmienił i część członków zespołu wtedy zaczęło głośno protestować, pisać listy protestacyjne do biskupa Andrzeja Czaji i wówczas wprowadzono drobne korekty, ale to już były naprawdę takie poprawki kosmetyczne. I kiedy zapytano się pana doktora Marcina Majewskiego, dlaczego na to przystał, dlaczego poszedł aż tak daleko, przecież jakby co innego było planowane, no to powiedział, że razem to uzgodnili we trójkę i tak dalej. W co ja nie wierzę, dlatego że skoro jego akt roboczy był tak zupełnie inny, to znaczy, że jednak coś go do tego skłoniło i jednak coś za tym stał, jakiś nacisk, nie wiem, czy coś podobnego. I kiedy już ten akt został zmieniony, to został jednak pewien tytuł, który też w formie kompromisu członkowie zespołu nadali temu aktowi i ten tytuł miał brzmieć Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa w Narodzie Polskim. To był tytuł, który został uchwalony po tym, jak biskup Andrzej Czaja powiedział, że absolutnie nie wolno mówić o tym, że Chrystus jest królem Polski, że na to biskupi nigdy się nie zgodzą, że Watykan się na to nie zgodzi i podobne argumenty tam padały. I w związku z tym postanowiono, że to będzie akt intronizacji Jezusa Chrystusa w Narodzie Polskim.
I to trafiło do episkopatu, ale w episkopacie zmienili ten tytuł na obecny, czyli na jubileuszowy akt uznania Jezusa Chrystusa za króla i pana. I wiemy zresztą, biskup Andrzej Czara powiedział to publicznie, że biskupi to zmienili, ale to jest tylko kwestia tytułu, kwestia jego brzmienia, że to już żadna zmiana. A my przecież wiemy, że tytuł oddaje istotę rzeczy i to nie jest drobna zmiana, tak? To jest jednak zmiana bardzo istotna. Więc też znowu pewna manipulacja, no bo nie jest to uczciwe, jeśli mówimy, że coś robimy razem ze świeckimi, z członkami i tak dalej, a później za ich plecami to wszystko zmieniamy. Ale to jest jeszcze taki jeden element. I teraz jakby na sam koniec tylko chciałbym powiedzieć jeszcze parę zdań na temat samego księdza biskupa Andrzeja Czai, bo dla nieprzekonanych jakby to może być taki argument, tak mi się wydaje, w jakiś sposób rozstrzygający. Kim jest biskup Andrzej Czai? Kiedy ja szukałem informacji na jego temat, to w Wikipedii znalazłem, że studiował na Uniwersytecie w Niemczech, zresztą na Uniwersytecie Ekumenicznym, katolicko-protestanckim, i tam robił doktorat na temat takiego słynnego niemieckiego teologa, który wprowadził charyzmatyzm do kościoła po Soborze Watykańskim II. I zresztą później biskup Czaja propagował bardzo tego teologa, pisał wiele artykułów na ten temat. I zresztą jest on w Polsce znany jako ekumenista, mówię tutaj o biskupie, zaangażowany w ten ruch ekumeniczny. Zwróćmy na to uwagę, to jest bardzo znamienne, dlatego że ksiądz Tadeusz Kiersztyn w swoich pismach pisał, że to właśnie protestantyzm doprowadził do detronizacji Chrystusa Króla. Bo to protestanci dokonali pewnego, już jako pierwsi, oni dokonali ostrego rozgraniczenia tej sfery duchowej i świeckiej, i tak naprawdę podporządkowali tą sferę duchową sferze świeckiej. Tam król w państwach protestanckich był głową kościoła, więc on decydował o sprawach religijnych. I tutaj jakby ksiądz Czaja jest wykształcony w tej tradycji przynajmniej protestanckiej, takiej, która jest wroga w ogóle intronizacji Chrystusa Króla. On zresztą przecież wcześniej słynął z wypowiedzi bardzo krytycznych o intronizacji. I o tym, że ksiądz biskup Andrzej Czaja nie miał do końca uczciwych intencji, świadczy dla mnie wiele jego wypowiedzi, ale tylko na sam koniec takie trzy wypowiedzi chciałbym jego przywołać. Pierwsza rzecz jest taka, że w wywiadzie dla Kaju powiedział, że on zmienił trochę zdanie o ruchach intronizacyjnych, bo docenił to, co robią ludzie świeccy w ramach tych ruchów i dlatego postanowił z nimi rozmawiać. Natomiast w internecie jest wywiad, w którym biskup Andrzej Czaja przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń i mówi, że po prostu kiedyś, jak był w Berlinie na jakimś spotkaniu, to tam byli zwolennicy intronizacji i oni wykrzykiwali różne hasła. I mu się to bardzo nie podobało i wtedy sobie powiedział, muszę coś z tym zrobić. Tak? Czyli zupełnie inna wersja wydarzeń, w której on powiedział, że po prostu trzeba problem, mówiąc inaczej, zneutralizować, tak? Mówiąc innym językiem. Więc to jest pierwsza moim zdaniem nieszczerość. Druga rzecz to jest taka, że w trakcie swojego referatu na tym przywołanym przeze mnie sympozjum powiedział, że nie możemy mówić, że Pan Jezus jest królem Polski na zasadzie takiej, jak Maryja jest królową Polski, dlatego że panowanie Matki Bożej ma zupełnie inną naturę. I oczywiście później dla Kaju to powtórzył, ale powtórzył to w tej skróconej formie. I oczywiście, że jest w tym pewna prawda, bo Maryja króluje w imieniu swojego Syna, więc to jest oczywiste, że ona władzę ma tylko od swojego Syna, w imieniu swojego Syna, dla swojego Syna, więc to jest ta, charakter jej władzy jest inny. Natomiast w tym przemówieniu biskup Czaja powiedział coś takiego, że Maryja jest królową Polski, bo jest jej służebnicą i ona ma służyć Polakom i ona tak na dobrą sprawę niczym nie rządzi. Dla mnie jest to niezwykle pokrętne rozumowanie, bo jest to przedstawienie króla jako tego, który jest służącym, tak? Czyli jak gdyby, jak wyjaśnić, że ktoś będąc królem jednocześnie nim nie jest, jak ktoś chce to zrozumieć, to musi sięgnąć do tego tekstu biskupa Czaja, gdzie
gdzie on to udowadnia, że można być królem i nie mieć żadnej władzy, a wręcz przeciwnie, podlegać władzy ze strony wszystkich innych. Więc to jest taka rzecz, ale nie, jakby nie do tego zmierzam, tylko do tego, że w tym samym przemówieniu biskup Czaja zacytował encyklikę Piusa XII Ad Celi Regina, piękną encyklikę na temat Matki Bożej, która ma mówić, że właśnie to, co mówi biskup Czaja, czyli że Matka Boża tak naprawdę realnie nie ma żadnej władzy. I ja byłem zszokowany, że Pius XII mógł coś takiego powiedzieć i sięgnąłem do tekstu tej encykliki, do oficjalnej wersji polskiej i łacińskiej, do oryginału i takie słowa tam w ogóle nie padają, w ogóle. Więc nie wiem, jak to się stało, ale być może biskup Andrzej Czaja wymyślił jakąś swoją encyklikę Piusa XII, bo z pewnością Pius XII takich słów nigdy nie wypowiedział. I trzecia rzecz, w końcu, to jednocześnie w swoich wypowiedziach publicznych biskup Andrzej Czaja mówił, że on właśnie trochę zmienił ten stosunek do entronizacji, docenia te działania i sami członkowie zespołu mówili, że też się spotykali z dużą sympatią ze strony księdza biskupa Czaji, który faktycznie wydawał się nieraz otwarty i tak dalej, i tak dalej. Tylko że jakby oni nie wiedzieli tego, że biskup Czaja już w 2014 roku udzielił takiego wywiadu Szczerze o Kościele. Ten wywiad został wydany w formie książki, ja ją zamówiłem przez internet, nie był to problem. I ta książka ukazała się w momencie, kiedy już rozmowy trwały z wiernymi, czyli kiedy już biskup Andrzej Czaja zaprosił tych wiernych, kiedy już się na nich otworzył, kiedy był już dla nich życzliwy. I w tej książce jest taki rozdział pod tytułem Duch sekciarstwa, poświęcony między innymi intronizacji, znamienny tytuł. I tam biskup Andrzej Czaja mówi bardzo, bardzo krytycznie, ale też jak za tych najgorszych czasów, tych najwcześniejszych, bardzo emocjonalnie, że zwolennicy entronizacji to są ludzie mali, to są ludzie, którzy karłowacają wiarę, to są ludzie, którzy sprowadzają wiarę do polityki, to są ludzie, którzy niewiele rozumieją i zarzucił im, że oni zachowują się jak Żydzi, którzy domagali się, że chcieli mieć króla nad sobą. Wiemy, że Księga Królewska mówi o tym, że Żydzi w Starym Testamencie nie chcieli, żeby jakby Bóg nad nimi rządził bezpośrednio, tylko chcieli mieć nad sobą ziemskiego króla. To myślę, że to jest zupełnie absurdalny zarzut, bo przecież właśnie te ruchy domagają się czegoś wręcz przeciwnego, żeby tak Chrystus król nimi rządził. Więc to zupełnie absurdalne, ale mówię o tym dlatego, że w książce tej jakby biskup Andrzej Czaja w tym samym czasie, w którym chwali tych członków zespołu na spotkaniach, jednocześnie wydaje książkę, która jest dostępna dla wszystkich, których tych samych członków obraża po prostu, więc to jest dla mnie niebywałe. I jeszcze ta książka jest o tyle ważna i ją polecam, że tam biskup Andrzej Czaja mówi o swojej wizji Kościoła wiary katolickiej i tam na przykład padają takie stwierdzenia, że polski katolicyzm to ten katolicyzm ludowy i on jest bardzo niebezpieczny, dlatego że chociaż oczywiście ma jakieś tam pozytywne aspekty w sobie, to jednak on często pojawia się taka pokusa, że wierni uważają Matkę Bożą za boginię. Ja myślę, że to jest zarzut, który pojawia się tylko w środowiskach protestanckich, które nienawidzą Matki Bożej. Zresztą z tej książki tchnie taka niechęć do Matki Bożej, no bo wiadomo, że ona przeszkadza w procesie ekumenicznym i protestanci tego nie lubią. To jest jedna rzecz, a druga rzecz pojawia się tam, już na sam koniec to mówię, pojawia się tam takie sformułowanie, że Bóg oczywiście tam nikogo nie karze za grzechy, bo to ludzie sami siebie karzą, że ksiądz Czaja opowiada się za koncepcją, że wszyscy będą zbawieni, że piekło jest puste, więc głosi takie poglądy, które być może ten pogląd sam w sobie nie jest herezją, natomiast on generalnie podważa wiele prawd wiary katolickiej. I ostatnia rzecz, jaką głosi, to pisze wprost w tym wywiadzie udzielonym
jakiemuś dziennikarzowi mówi, że prawda katechizmowa, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze, jest źle sformułowana, należy ją zmienić. I on proponuje, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a zło leczy. Tak, więc to jest jakby jego wizja wiary katolickiej. I już na ostatnim zdaniu, to biskup Andrzej Czaja był trochę zmuszony do tego, żeby powołać kogoś, kto byłby odpowiedzialny za materiały formacyjne. Bo mówię zmuszony, dlatego że biskup sam mówił, że ten akt dopiero rozpocznie pewien proces. To nie ma być koniec. Teraz zaczniemy prawdziwą pracę. I teraz zauważmy, że była taka sytuacja właśnie, że ci świeccy członkowie prosili cały czas biskupów o wydanie oficjalnych dokumentów na temat intronizacji, jakichś materiałów, modlitw, zatwierdzenie wizerunku. I tutaj jeszcze nie powstrzymam się jednak, żeby to powiedzieć, że kiedy poprosili ci członkowie o zatwierdzenie wizerunku oficjalnego, bo przecież tak się robi w przypadku na przykład kultu Chrystusa, w przypadku Pana Jezusa Miłosiernego, czy w przypadku Najświętszego Serca, mamy w zasadzie jeden oficjalny wizerunek. I tutaj też była taka prośba. I wówczas biskup Andrzej Czaja miał powiedzieć na spotkaniu, że rozmawiał o tym, bo wykazał się jakąś tam otwartością, ale powiedział, że rozmawiał z arcybiskupem Gondeckim i on powiedział, że jedyny wizerunek Chrystusa Króla, jaki jest w stanie zaakceptować, to ekcechon. Tak? Czyli jest to też znamienne, że jedyny wizerunek Chrystusa, jaki akceptują niektórzy biskupi, to wizerunek Chrystusa umęczonego i wyśmianego. Tak? Ten wizerunek Chrystusa w koronie nie jest, nie podoba mi się. Tak? To nie jest coś, co do nich przemawia. I ostatnia naprawdę rzecz, to właśnie człowiek, który został powołany do przygotowania materiałów formacyjnych, to znaczy do katechez, oficjalnych katechez, które są na stronie episkopatu, człowiek, który zrobił modlitewnik Chrystusa Króla, to był ksiądz profesor Marek Chmielewski, profesor KUL-u, który zasłynął z tego, że już parę lat temu wypowiadał się bardzo negatywnie o intronizacji i to jest w internecie dostępne, można do tego spojrzeć. Czyli zobaczmy, że ostatnim słowem podsumowania, że biskup, który został oddelegowany do rozmów na temat intronizacji, deklarował już wcześniej, że jest on przeciwnikiem intronizacji i ten biskup jako człowieka, który ma koordynować kult i w jakiś sposób formować ten kult, też jest zdeklarowany przeciwnikiem intronizacji. Czyli to pokazuje, jakie nadzieje można wiązać z tym jubileuszowym aktem. I może na tym bym zakończył i poprosił o uwagi i pytania. Dziękuję bardzo Michałowi Krajskiemu. Ja jeszcze gwoli informacji chciałem zaprosić i rozmawiałem w tych dniach zarówno z Janem Łopuszańskim, który był w tej komisji, która tworzyła ten akt odmówiony w Łagiewnikach, a także z księdzem Stanisławem Małkowskim. Niestety ani jeden, ani drugi dzisiaj nie mogli być. Ksiądz Stanisław Małkowski dzisiaj ma ostatni dzień kolęd w tej parafii, gdzie posługuje, a jest to duża parafia, więc ma bardzo dużo roboty i akurat, no tak, tak, ale powiedział, że chętnie skorzysta z kolejnego zaproszenia. W zasadzie nie wykluczył też przyjazdu Jan Łopuszański, ale powiedział, że dzisiaj jedzie do Opola, czyli prawdopodobnie do biskupa Andrzeja Czai na jakieś ważne spotkanie, więc nie mógł tutaj przybyć, ale wtedy myślę, że byłaby bardzo ciekawa dyskusja, zwłaszcza, że pan Jan Łopuszański jest bohaterem jednego z rozdziałów w tej książki. To prawda, może ja bym to przytoczył, bo to jest ważne, a o tym zapomniałem i pan mi o tym przypomniał. Mm-hmm. Pytanie właśnie o, ja tutaj taki rozdział napisałem o roli pana Jana Łopuszańskiego, bo ja zawsze ceniłem pana Jana Łopuszańskiego i też nie chciałem go w żaden sposób krytykować czy atakować, w ogóle nikogo nie chciałem krytykować i atakować, a zwłaszcza może pana Łopuszańskiego, natomiast postawiłem tu tylko takich pytań, wątpliwości dotyczących jego roli, bo on został wybrany do tego zespołu do spraw ruchów intronizacyjnych, chociaż nie reprezentował żadnego ruchu intronizacyjnego, ale to jakby mniejsza o to, bo to ksiądz biskup mógł go zaprosić, miał takie prawo. Natomiast
On był jednym z dwóch autorów tych roboczych aktów, które zostały przyjęte. I co mnie uderzyło? Uderzyło mnie to, że w pewnym momencie natknąłem się na taką książkę pana Jana Łopuszczańskiego o Polskę zgodną z wolą Bożą. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ją czytał. Ona się ukazała w 2011 roku, a więc jeszcze przed powstaniem zespołu. I tam chyba ósmy rozdział jest poświęcony nabożeństwu do Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla. I Jan Łopuszczański tam wyjaśnia, bo to jest książka skierowana głównie do polityków, do ludzi zajmujących się polityką, że jest takie nabożeństwo, które może formować polityków i to nabożeństwo to jest właśnie nabożeństwo do Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. I spotykamy tam wiele zaskakujących twierdzeń, bo na przykład tam pan Łopuszczański pisze, że to nabożeństwo ma długą tradycję, bo głosił je już Pius XI. Nie zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, bo jednak Pius XI mówił o społecznym panowaniu Chrystusa Króla, a nie o nabożeństwie do Jezusa jako Pana i Króla, ale to jest jakby szczegół. Natomiast w tej książce, powtarzam, z 2011 roku, pan Jan Łopuszczański pisze, że dobrze by było, gdyby ten akt ogłosić w 1050. rocznicę Chrztu Polski w 2016 roku i gdyby nawiązać do sakramentu pokuty i wyrazić go w tym duchu pokuty i dobrze by było właśnie, gdyby to było to nabożeństwo do Jezusa jako Króla i Pana i przedstawia je bardzo podobnie jak w taki sposób, jak brzmi ten współczesny jubileuszowy akt uznania Jezusa za Króla i Pana, bo zauważmy, że... Ta wersja ostateczna właśnie została przyjęta w 1050. rocznicę Chrztu Polski, co moim zdaniem jest bardzo niefortunne, dlatego że po pierwsze dla ludzi sam ten tytuł jubileuszowy od razu sugeruje, że to jest jakieś wydarzenie przy okazji jubileuszu Chrztu Polski. Poza tym w tym roku było bardzo dużo ważnych wydarzeń i dużo uroczystości. I ta uroczystość trochę zniknęła siłą rzeczy, bo musiała zniknąć, bo tyle wydarzeń i też ludzie, którzy nie byli zorientowani, to pomyślali właśnie, że przy okazji Chrztu to różne rzeczy się dzieją, tego jubileuszu, to o intronizacji też można powiedzieć. Poza tym dla mnie to wyrażenie tej intronizacji w duchu chrztu i w duchu sakramentu pokuty znowu jest troszkę pewnym jednak rozmyciem, odejściem od istoty rzeczy. Zauważmy, że kiedy mówimy na przykład o kulcie Miłosierdzia Bożego, to tam, jak zajrzymy do dzieła błogosławionego księdza Michała Sopoćki, pięciotomowego, to w zasadzie każdy rozdział jest poświęcony miłosierdziu. Tam wszystko jest na temat. Natomiast kiedy zajrzymy do książek o jubileuszowym akcie, o tym, czym ma być rzekomo intronizacja, to tam znajdziemy wszystko. Chrzest, sakramenty, wiarę katolicką, wyznanie, że Pan Jezus jest właśnie Bogiem i tak dalej, wszystko, prawda? Od sasa do lasa cała wiara katolicka. To nie służy kultowi, bo to go rozmywa i jednak trzeba zwrócić uwagę na istotę rzeczy. To jest też ciekawe, że w tym dokumencie, który przedstawił pan Jan Łopuszczański w ramach tych obrad tego zespołu, nie przedstawił wcale swoich własnych poglądów z książki o Polskę zgodną wolą. Przedstawił akt, który był wyrażony w takim duchu księdza Kiersztyna. I ten akt w zasadzie był taki, że myślę, że było tam dużo wartościowych rzeczy. Więc to jest jedna zadziwiająca rzecz, że chociaż w ostatecznym akcie znalazły się jego poglądy z jego wcześniejszej książki, to w jego roboczym akcie jego autorstwa nie było tych poglądów. Poza tym on sam już w 2011 roku pisał, że nie możemy się spierać o tak zwane problemy formułkowe, tak? Że czy to będzie intronizacja, czy to będzie coś innego, to episkopat to rozstrzygnie, a my jesteśmy od tego, żeby przyjąć to, co mówią biskupi, więc powinniśmy się zgodzić na wszystko. I pisał to w 2011 roku, kiedy jeszcze nie było tego sporu o formułę, o nazwę, o tytuł, kiedy te problemy wydawały się bezprzedmiotowe. I biorąc pod uwagę, że pan Łopuszczański jest bardzo związany, co jest tajemnicą Poliszynela, ze środowiskiem Opus Dei, można postawić bardzo ostrożną tezę, że w 2011 roku już powstał pewien wstępny projekt aktu, który został ostatecznie przeforsowany. Tak? I to jest dla mnie kolejny argument za tym,
że ten akt w tej formie, w której jest, istniał już zanim zaczęły się rozmowy z ruchem. A w którym roku, przypomnij, powstał zespół? W 2006 powstał zespół do spraw społecznych aspektów, ale zespół właściwy do spraw ruchów intronizacyjnych w 2013 roku. Wtedy zaczęły się rozmowy, ale realnie one zaczęły się dużo później. Dużo później. A pan Łopuszański nie brał udziału w żadnym z ruchów intronizacyjnych? Nie, nie, ale mówił o tym wcześniej jakby w swojej książce, stąd być może został reprezentował sam siebie w tym sensie. Może tak, jako osoba znana, która mówiła o intronizacji, to może tak. Ja myślę, że warto jeszcze, bo nie wspomnieliśmy tutaj o postaci ważnej, niestety również już nieobecnej wśród nas, o pośle Arturze Górskim, który bardzo zaangażował się w sprawę intronizacji Chrystusa Króla. Zebrał kilkadziesiąt podpisów z kilku partii. 45. 45, tak? No i w zasadzie wszystko szło dobrze, żeby taka uchwała sejmowa została przyjęta, dopóki nie, właśnie projekt tej uchwały nie został odesłany o opinię do episkopatu. No i wysłanie do episkopatu tej ustawy, która miała ogłosić Jezusa Chrystusa Królem Polski, okazało się końcem tej ustawy, no bo biskupi zasugerowali, że nie jest to dobra droga. Zejdźcie z tej drogi, na złej drodze jesteście, powiedzieli biskupi. No i wtedy się też ukazał taki materiał na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej, który jest tam dostępny, więc można to sprawdzić. Materiał właśnie na temat tej uchwały pana Artura Górskiego, która moim zdaniem była bardzo dobra, bo zmierzała w dobrym kierunku, pokazywała problem wielu ludziom, pokazała, że w ogóle jest ta intronizacja, w którą stronę zmierzamy. I na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej pojawił się taki materiał, na którym cytowano tylko tych biskupów, którzy oczywiście bardzo krytycznie się wyrażali, ale to bardzo krytycznie o intronizacji. I pojawił się też taki artykuł, że w Polsce już trzykrotnie miała miejsce intronizacja. I to była czysta manipulacja, dlatego że autor artykułu nie wspomniał, że chodziło o intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa, która faktycznie miała miejsce trzykrotnie, więc zasugerował w tym kontekście, kiedy pan Artur Górski wystąpił, że ta intronizacja miała już miejsce. Że to jedno i to samo. Tak, że to jedno i to samo, ale nie powiedział, gdyby uważał, że to jest jedno i to samo, to by jednak użył w tytule, że intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa miała miejsce trzykrotnie, a on napisał, intronizacja miała miejsce trzykrotnie, sugerując, że to jest ta intronizacja, prawda? A tak nie było. No zresztą, czytając tą książkę, naprawdę to słowo spisek wydaje się jak najbardziej uzasadnione, bo to, co robiła Kuria Krakowska i Zakon Jezuitów i w ogóle to, co się działo wokół tej sprawy intronizacji, no to pokazuje, że jakiś spisek przeciwko właśnie Królowi Królów i Panowi Panów został zawiązany. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest przeciekawy spisek, ponieważ to ten spisek jest taki, że jakby popierając obala, tak? Czyli to jest jakaś sprzeczność sama w sobie. To jest tak jak z walką tai chi, że przeciwnika przeciągamy na swoją stronę i wykorzystujemy jego siłę, żeby go unicestwić. Także to jest niezwykłe, bo spisek to się bardziej kojarzy, że są złowrogie takie działania, ale tak, w kontrze, tak? A tutaj... Tak, ale ja myślę, że to jest stara metoda działania różnych organizacji, służb i państw. Zauważmy, że... Iluż, że na przykład nie wiem, komuniści formowali sztuczną opozycję, prawda? Wydawałoby się absurdalne, po co samemu sobie wroga budować, ale najlepiej budować sobie samemu wroga, prawda? Takiego wroga, którego się zna i którego się kontroluje, przewidywalnego. I ten wróg nawet nie musi wiedzieć, że jest kontrolowany, prawda? Ale no tak wielokrotnie było w historii, że tworzyło się coś, co było pozorną opozycją albo pozornym,
naprawdę czymś. Tutaj rola właśnie w tej książce też się pojawia i kardynała Macharskiego, który najpierw rozpoczyna proces, prawda, beatyfikacyjny Rozalii Celakówny, a kilka lat później zaczyna się z tego bardzo szybko wycofywać i doprowadzano do tego skandalu, do tego można powiedzieć barbarzyństwa, jakim jest wyburzenie domu, no właśnie tej kandydatki na ołtarze. No. Dom żydowski w Wadowicach, w którym mieszkał Karol Wojtyła, jest otoczony największą czcią i chwałą i po prostu jest jak gdyby uważany za jakieś miejsce właśnie pielgrzymek, a dom przyszłej oby, bo już różne rzeczy mogą się zdarzyć, błogosławionej i świętej, no zostaje w sposób zupełnie bezpodstawny wyburzony. Podobnie rola niestety Radia Maryja, czyli ojca Tadeusza Rydzyka, który najpierw dopuszcza do serii konferencji księdza Tadeusza Kiersztyna. Ksiądz Tadeusz Kiersztyn głosi konferencję na temat intronizacji na antenie Radia Maryja, razem to są prowadzone chyba przez ojca Mikruta te rozmowy. Nagle no, ojciec Mikrut się z tego jak gdyby wycofuje. Co więcej, później Radio Maryja zaczyna nadawać różne inne audycje, które właśnie idą raczej w kierunku księdza biskupa Czai, a w ostatnich tygodniach przed aktem w Łagiewnikach jest cykl audycji na temat aktu intronizacji serca Jezusowego. Czyli po prostu znowu jak gdyby mącenie w głowach, prawda? To chyba w tej książce Ostatnia walka ksiądz Kiersztyn właśnie pisze, że no, nie można powiedzieć, że pan młody, że narzeczony zaślubia serce swojej wybranki. Albo bierze za żonę całą swoją wybrankę, nie może wziąć ślubu z samym sercem, prawda? No to jest powiedzmy jakiś nonsens i w ten nonsens właśnie po to, żeby chyba wzbudzić jeszcze większe zamieszanie wśród wiernych, weszło bardzo wielu księży, biskupów, czy publicystów katolickich, czy publicystów Radia Maryja, czy innych rozgłośni katolickich, po to, żeby no, niby walczyć z tą, ale pod pozorami, że jednak to popieramy. Może oddajmy głos Państwu, tu Pan chciał coś powiedzieć. Jeszcze chciałem wrócić do kardynała Macharskiego, bo szanowny autor tam sugeruje, że kardynał Macharski był takim gabciem, który nie zauważył w ogóle, czym jest problem z Rozalią, prawda? Dopiero po paru latach myślał, że to chodzi o osobę, która się poświęca opiece nad chorymi i tak dalej, pielęgniarką, prawda? Tak pan pisze, prawda? Tak, ja piszę tak za księdzem Tadeuszem Kiersztynem, który tak uważał, że dlaczego, skoro kardynał Macharski rozpoczął, skoro tyle robił złego, to po co rozpoczynał sam proces? I tam pisze, że dlatego, że nie orientował się, kim jest Rozalia. No to bardzo. Taka, która się opiekowała chorymi prostytutkami. To, jakie to piękne. No. Ja też się zastanawiam nad tym, bo w to trudno uwierzyć. Ale może tak było, a może myślał, że właśnie można to inaczej zinterpretować. Prosimy o głos pierwszego recenzenta. No ja z przyjemnością przeczytałam książkę. Bogu niech będą dzięki, że taka książka powstała. Deo gratias. Dlatego, że mamy wielki problem z autocenzurą, którą stosują katolicy wobec właśnie tych rozmaitych nieprawdziwych i dociec do prawdy o tym, co się dzieje w Kościele po Soborze Watykańskim II, o kryzysie w Kościele, o zniszczeniu liturgii. No i o tej najważniejszej prawdzie, że na Soborze wyrzeczono się państwa katolickiego jako takiego, bezwzględnie i chyba bezpowrotnie, że ta perspektywa nie może
powrócić. To pan też... Nie należy chyba być tak pesymistyczny, bo to może się zmienić. No miejmy nadzieję, że tak, bo jeszcze popatrzmy, kiedy Rosalia żyje. Żyje sobie w II Rzeczypospolitej, kiedy biskupi cały czas krytykowali i ustrój Rzeczypospolitej, że się nie odrodziła po zaborach jako państwo katolickie i to uważali cały czas za sprawę, którą można jeszcze naprawić i że taki dzień przyjdzie. Więc ta koncepcja liberalnego, laickiego państwa masońskiego została zaakceptowana w Kościele przez właśnie tą deklarację o wolności religijnej i tutaj pan piękny rozdział pisze, takie jest streszczenie o detronizacji Chrystusa po Soborze Watykańskim II. To jest niezwykle ciekawe. Tak samo kwestia narodu katolickiego jest zakazana i właśnie te dwa słowa klucze są tym, jak diabeł święconej wody unikają nasi biskupi tego zestawienia. Naród katolicki i państwo katolickie. No zrobią wszystko, żeby broń Boże tych dwóch pojęć nie wypowiedzieć. Tymczasem ta misja, która została nam powierzona, Polonia Semper Fidelis i w momencie chrztu Polski, nie tylko naród został ochrzczony, to plemię zostało ochrzczone, ale również państwo stało się państwem katolickim. O tym biskupi również w roku jubileuszowym w ogóle nie mówili. Mówili, że Polska wstąpiła do narodów chrześcijańskich, prawda, ale... Do Unii Europejskiej. Ale ta perspektywa państwa katolickiego absolutnie jest wykluczana. No i to jest właśnie to, z czym mamy do czynienia. Czyli ta rewolucja protestancka, która się tam gdzieś dzieje, potem wiek XVIII, wiek rewolucji francuskiej, wiek XIX, kiedy papieże w kolejnych encyklikach obalają rewolucyjne ideologie. Liberalizm, komunizm, socjalizm. I wiedzą doskonale, że to są diabelskie ideologie i że niestety ten lud Boży katolicki jest coraz bardziej podatny. Bo dlaczego papież Pius XI pisze encyklikę Quas Primas, prawda? Bo w tym meksykańskim narodzie, takim katolickim, raptem dochodzi do masońskiej, komunistycznej rewolucji. No i papież czuje się w obowiązku przemyśleć tę sytuację, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie, którzy deklarują się katolikami, no zapominają o tym, że te ideologie są sprzeczne z wiarą. Oczywiście część narodu meksykańskiego staje w obronie wiary, w kontrrewolucji, ale niestety część nie. Kwestia właśnie autocenzury, bo ta książka jest niesłychanie ważna, bo mnie się wydawało, że ja już jestem prawie tu samotna na polu głoszenia tego, że jednak intronizacja była fałszywą intronizacją, bo rozmaici znajomi, łącznie z naszym kochanym Grzegorzem Braunem, jak go zapytałam na pewnym spotkaniu, raczej przypisywali to niefortunnym wypowiedziom jakichś modernistycznych hierarchów albo rzecznika Episkopatu Polski, że to może nie do końca z tą intronizacją jest tak, że to nie ma tej intronizacji. No a jednak ta książka bardzo szczegółowo udowadnia ten fakt, że to jest taka pułapka dla ruchów intronizacyjnych, żeby powiedzieć, odbyło się. No właśnie. Jeśli mogę się odnieść, to bardzo dziękuję pani za ten głos, bo to jest takie na pewno właśnie pogłębienie, bo uważam, że to jest ten fundament, że dlatego ostatecznie ta intronizacja nie mogła dojść do skutku, ze względu ostatecznie na zmiany, jakie nastąpiły na Soborze, które były konsekwencją tego, o czym pani mówiła. I myślę, że trochę w obronie biskupów, gdybym stanął, to bym powiedział, że oni też są w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że z jednej strony wierni domagają się pod wpływem Rosalii powrotu do encykliki Quas Primas, a z drugiej strony jakby ci biskupi zdają sobie sprawę, że
No teraz jest trochę inna polityka w Kościele, prawda? Inne podejście w wyniku soboru i boją się powiedzieć wiernym, że encyklika już nie obowiązuje, a z drugiej strony też podlegają różnym naciskom i tak dalej. I to tak trochę tak jak w Fatimie czy w innych objawieniach maryjnych, że Matka Boża mówi o rzeczach, jakby Matka Boża jakby nie rozumie, że był sobór, prawda? I mówi, że tutaj grzesznicy idą do piekła, tak jakby nie wiedziała, że wszyscy przecież będą zbawieni, prawda? Więc to jest ten problem, że czy tu Pan Jezus mówi o jakiejś intronizacji rodzaju, to jakby nie wiedział, że przecież był sobór i już intronizacji nie trzeba, prawda? I tu jest jakby w tym nowym kościele niestety jest ten problem, że wszystko byłoby dobrze, gdyby ciągle Pan Jezus i Matka Boża nie mieli innego zdania, prawda, niż nasi przewodnicy. Więc trochę tak mówię z ironią, ale zauważmy, że na przykład te objawienia Rozalii potwierdzałyby też objawienia, które miały miejsce w Osuchowie. I to, o ile Kłas Prymas to chyba 1925 rok, jeśli się nie mylę, to Rozalia ma te objawienia w latach 30. A już w 1910 roku w Osuchowej są objawienia Matki Bożej, która mówi prostej dziewczynie, że Osuchowa będzie stolicą Króla Polski. O tym Pan Bram często mówi i nawet jego fundacja przecież nazywa się Osuchowa, nieprzypadkowo. Więc to jest bardzo ciekawe, że już wtedy, w 1910 roku jest takie objawienie, na długo przed encykliką Quas Primas, że stolicą Króla Polski będzie Osuchowa i zauważmy, że teraz w Osuchowej rozwija się bardzo kult Chrystusa Króla Polski. Tam nawet wisi obraz w kościele parafialnym Chrystusa Króla Polski, właśnie ten, który tu jest chyba. Więc jakby to też powinno dać nam dodatkową motywację, żeby się starać, bo jak pisałem tę książkę, to nie w zamyśle, żeby jakiś pesymizm głosić, tylko żeby pokazać, że po prostu trzeba dalej zabiegać o intronizację, tak? Może jest to krok w dobrym kierunku, ale tylko krok i trzeba działać. Ja bardzo dziękuję za tę książkę, ponieważ będąc tu zwolennikiem całym sercem pobudki, jak wpisałam wpis pod tym anonsem, że odbyła się intronizacja i właśnie w tym duchu, w którym Pan napisał książkę, to ten wpis natychmiast zginął po paru godzinach i go już tam nie jakiś było. Admin z pobudki, tak? Jakiś admin mnie zcenzurował, stwierdził, że to niepoprawny politycznie. Tak. Ale proszę o pytania może albo uwagi. Proszę bardzo. Ja mam takie krótko może refleksje, ale nie pytanie, no może po prostu chcieliśmy za szybko. No jeżeli mamy sytuację, w której głosami katolików wybrana władza nie chce zdelegalizować aborcji, to może za szybko na intronizację. Myślę, że no tak, okazało się, że tak, że za szybko, bo faktycznie jest tak, jak Pan mówi, gdyby nawet intronizacja odbyła się tak, jak miałaby się odbyć, ale nie poszłyby za tym realne zmiany, czyli między innymi zakaz aborcji, to i tak ta intronizacja byłaby bardziej przeciwko Bogu, prawda, niż na Jego chwałę, bo co to za państwo, którego Chrystus jest królem, gdzie aborcja jest dozwolona. Więc oczywiście ma Pan dużo racji, natomiast pytanie, co my mamy robić? Czy mamy czekać na sytuację taką idealną, bo to jest pułapka też, prawda? Kiedy będzie katolicki rząd, katoliccy biskupi, to wtedy my o to się postaramy, ale może nigdy tak nie będzie, więc trzeba już teraz działać, prawda? W tą pułapkę wpadli biskupi już przed wojną, bo jak Rozalia próbowała dotrzeć między innymi do prymasa Augusta Chlonda, no to on ciągle sprawę tej intronizacji odsuwał. On był w episkopacie takim biskupem najbliższym sanacji, najbliższym sfer rządowych i właśnie używał tych argumentów, że no, znał trochę to środowisko sanacyjne, że to nie jest państwo katolickie, że są bardzo duże wpływy masonerii, że większość z tych rządzących wówczas to byli, a może i nadal pozostali socjaliści tak naprawdę.
i że prowadzą niemoralne życie, że jest dużo rozwodów w tych środowiskach rządowych wtedy w latach 30. w Polsce, że dopuszczono wtedy w Polsce do ustawy aborcyjnej, która była najbardziej liberalna w Europie. O tym się w zasadzie zapomina, że aborcję wprowadzano w Polsce kilkakrotnie. W 1932 roku za sanacji, w 1940 roku w Generalnym Gubernatorstwie i później w 1956 roku słynna ustawa wprowadzona przez, no już nie stalinowska, bo już po śmierci Stalina, przez rządzących w Polsce komunistów. Doszło do tego, że jak na kongresie eucharystycznym w Budapeszcie w 1938 roku ojciec taki duchowny i spowiednik Rozalii Celakówny po raz kolejny, mówiąc, że jest to ratunek dla Polski, że zbliża się wojna, że ten akt intronizacji może uratować Polskę po prostu, zgłosił się do kardynała Chlonda, no to kardynał Chlond wtedy w 1938 roku w Budapeszcie postanowił skierować Rozalię Celakówne na badania neurologiczne. I te badania zostały chyba we wrześniu 1938 roku w tym szpitalu Świętego Łazarza w Krakowie przeprowadzone, dały wynik negatywny, że Rozalia nie choruje na żadną chorobę nerwową czy jakąś psychiczną. No i te informacje zostały z powrotem do prymasa przekazane, ale on nadal z tym nic, jak gdyby wtedy w latach 30. nie zrobił. Potem jeszcze była taka dramatyczna sytuacja, że jak w czasie wojny 1939 roku prymas Chlond opuścił Warszawę, ewakuował się, tak jak się rząd polski ewakuował, to chyba właśnie brat rodzony Rozalii zanim podążał z dokumentami i tak dalej, żeby jednak ratować Polskę, żeby jednak ten akt się dokonał nawet już w sytuacji wojennej, ale gdzieś tam na styku wojsk niemieckich i sowieckich w Brześciu nad Bugiem stracił szansę już dotarcia do prymasa Chlonda i musiał te dokumenty wtedy nawet chyba zniszczyć czy spalić. Przed chwilą słyszeliśmy, że dobijają się tutaj nasi słuchacze, radiosłuchacze. Ja widziałem już kilka pytań dotyczących dyskusji. Kolega Witold na chwilę wyszedł, ja zaraz sobie podejdę do komputera, ale może są jakieś pytania jeszcze z sali. Proszę bardzo. Tutaj pan, jakby z tego pana wywodu wynika, że nieznane i nieokreślone są przyczyny tego sprzeciwu, tego spisku, hierarchii wobec intronizacji. Jakkolwiek potem tutaj pani powiedziała, dopowiedziała tę sprawę o Soborze, że tutaj jest to źródło tego problemu, czyli co jest przyczyną tego sprzeciwu hierarchii, tej hierarchii wobec intronizacji. Ja myślę, że jeżeli szukać w ogóle jakiegoś sposobu na ten nowy, lepszy świat, no to każdy podejmuje jakieś organizacje w Polsce, mają różne swoje własne sposoby. I jeżeli chodzi o zmianę tego porządku tego ludzkiego na Boży, no jest to najlepszy sposób, najłatwiejszy ogłoszenie tej intronizacji w narodzie, bo przez to mamy automatycznie uznano nadrzędność prawa Bożego wobec całego państwa, wobec państwa w sprawach moralnych. Czyli zamiast tutaj, że tak powiem, dokonywać jakichś protestów czy szukać jakichś innych rozwiązań, to jest rozwiązanie najskuteczniejsze i najlepsze i najszybsze, żeby po prostu ten ustrój zmienić. Nie chodzi o to po prostu, żeby nakłaniać, bo w tej chwili mamy takie protesty, przyjmują różną formę, one są, że tak powiem, dotykają tylko konsekwencji tego porządku ludzkiego, który jest w tej chwili nad Bożym, tak? Bo demokracja jest to system, w którym prawo człowieka jest nad prawem Bożym.
Ja to tak rozumiem, bo uważam, że tutaj chodzi o wojnę, o tę walkę, kto w tej walce zwycięży nad światem. Czy to jest Bóg, czy człowiek występujący w imieniu Boga, czyli i w tej grze, w tej walce uczestniczą zarówno po tej stronie walki, po tej stronie, znaczy po tej stronie, która reprezentuje pogląd, że to człowiek ma być w miejscu Boga, to po tej złej stronie niestety znajduje się zarówno Kościół, jak i państwo. To Kościół też nie chce uznania narodności praw Bożych, ale też państwo, którym, ale też państwo, organizacje państwowe, świeckie i sami ludzie. To jest to cały czas to wieczne pytanie, to jest ta niezależność Kościoła od państwa i ta walka o to po prostu, żeby umieścić człowieka w centrum Boga. No, i tutaj dlatego ten nadzwyczajny sprzeciw Kościoła, który wyparł się tego, tej idei nadrzędności praw Bożych wobec prawa państwowego, on się wyparł tej idei. Kościół nie chce uznania nadrzędności króla, tej korony, tutaj mamy tutaj na tym obrazie, tej korony nie może ścierpieć, bo musiałby uznać to, że Kościół jest nadrzędny, jest wobec wszelkiej instytucji państwowej, wobec całego świata, a tutaj, a głową tego Kościoła jest Chrystus. No i sam Kościół jak gdyby nie uznaje, że Chrystus jest królem całego świata. No to jest wyparcie się istoty religii. Zgroza. W swojej książce, może zacytuję, bo to jest w tym temacie takim trochę politycznym, ksiądz Tadeusz Kiersztyn, Ostatnia walka, pisze właśnie o trzech bestiach. Pisze o tych, które już przeminęły, o nazizmie, o komunizmie. Natomiast trzecia lucyferyczna bestia to liberalizm. Ten ostatni kierowany przez światową masonerię, przebraną obecnie w neo-judeo-chrystianizm, ma swoich emisariuszy ciemności przede wszystkim w takich partiach politycznych jak Platforma Obywatelska, Unia Wolności, Prawo i Sprawiedliwość i tym podobne. Ale ma też swoich przedstawicieli w samym kościele, masoneria, prawda? I w ugrupowaniach patriotyczno-narodowych, które próbuje infiltrować. Do pełności tego smutnego obrazu trzeba dodać, że ludzie ci kontrolują i dysponują środkami masowego przekazu, oświatą, kulturą i wieloma innymi instrumentami regulującymi życie naszego społeczeństwa. Wszystko to służy globalizmowi, czwartej bestii, która chce zawładnąć światem. Gdyby to się udało, władzę nad światem obejmie Antychryst, który stanie do walki z ziemskim królestwem Jezusa, Kościołem. No właśnie, po prostu my dyskutujemy w tej chwili o bardzo ważnych sprawach, bo tak naprawdę jeżeli Chrystus nie będzie królem Polski, królem świata, no to wiadomo, kto ma zakusy, żeby na tym tronie siąść, a w zasadzie już w znacznej mierze siada. I to po prostu albo będziemy mieli akt intronizacji i rzeczywiście rządy prawa Bożego w Polsce, albo będą to rządy masonerii i tych, którzy służą masonerii. Tutaj właśnie ta kwestia, to co było powiedziane, że nigdy nie będzie tak doskonały moment, że społeczeństwo będzie takie pobożne, takie, że tak powiem, moralne, że to będzie odpowiedni moment. Nawet w grzesznym społeczeństwie taki akt, pamiętajmy, budzi wiele łask. Po prostu przyjęcie takiego aktu, jeżeli by dokonał tego właśnie prezydent Polski w obecności rządu Polski, w obecności hierarchii kościelnej, w obecności, no nie wiem, kilkuset tysięcy, a może kilku milionów Polaków, to taki akt, mimo że większość z tych ludzi, którzy te słowa tego aktu wypowiadają, no jest przecież grzesznikami, wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale przyniósłby olbrzymie łaski i dla państwa, i dla Kościoła, i dla całego narodu. Ja jeszcze bym tylko dopowiedział, bo pan ma rację, że ja nie powiedziałem o tym, dlaczego jest taka walka.
A to w tej książce jest. Znaczy ja stawiam taką tezę, że dzisiaj jest walka o charakter wiary katolickiej. To znaczy zauważmy, że jeżeli mówimy o Chrystusie Królu, to mówimy o pewnym specyficznym podejściu do Boga. Mówimy o tym, że On jest naszym Panem, Królem, my jesteśmy sługami i z tym się wiąże mnóstwo rzeczy, tak? Bo na przykład to w takim razie powinniśmy przyjmować Komunię Świętą na kończąco, bo tak się robi przed Królem. Widzimy ten dystans między człowiekiem a Bogiem, tę hierarchię stworzy to wszystko. Natomiast dzisiaj proponuje się zupełnie nową wizję wiary, wziętą z protestantyzmu, wizję charyzmatyczną, prawda? Gdzie Pan Jezus to nasz brat i przyjaciel i jest on na równi z nami i tak dalej. I w związku z tym to odniesienie do Króla już tu nie pasuje. I ja też myślę, że taka mogła być motywacja biskupa Andrzeja Czaj, który jest tym ekumenistą i zwolennikiem charyzmatyzmu, że zauważmy, on powiedział dla Kaju, że w pewnym momencie dostrzegł, że nie tylko, że jest coś, co łączy środowiska entronizacyjne i inne, bo w ruchach charyzmatycznych przyjmuje się Jezusa za swojego Pana i Króla, jest taki obyczaj. I powiedział, wtedy dostrzegł, że jest jakiś wspólny mianownik. Tylko znowu to nie jest do końca tak i jest to pewna manipulacja, bo jednak zupełnie o co innego chodzi w tym obrzędzie przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, bo w tym obrzędzie, który jest praktykowany, nie wiem, w ruchu Światło-Życie czy w Odnowie w Duchu Świętym, chodzi po prostu o to, że ja świadomie mówię, Pan Jezus jest moim Królem i Panem, prawda? Wyznaję swoją wiarę i tylko tyle. I tylko tyle. A kiedy mówimy o entronizacji, to mówimy o czymś znacznie więcej, bo mówimy o tym, że uznajemy, że Chrystus jest faktycznie naszym Królem, jest Królem naszego narodu, że my jesteśmy Jego poddanymi, że my musimy przyjąć Jego prawo, prawo Boże, to co Pan mówił, prawo naturalne, nadrzędność tego prawa naturalnego Bożego nad prawem stanowionym i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że ten sprzeciw wiąże się też z tym, że za sprawą entronizacji ciągnie się cały tradycyjny polski katolicyzm, prawda? Bo to jest, niektórzy mówią, że to jest wbrew kultowi Matki Bożej Królowej Polski, ale to się uzupełnia, prawda? I to jest jakby naturalne, że to prowadzi nas do Matki Bożej, Matka Boża prowadzi nas do swojego Syna, więc tak bym na to odpowiedział. Zanim kolejne pytania z sali, to może kilka pytań od słuchaczy Radia Chrystusa Króla. Słuchacz pod pseudonimem Arnold. Pytanie do uczestników konferencji. Jaką rolę w blokowaniu intronizacji odegrała masoneria kościelna, dodane, czyli ta, która jest w kościele? No to raczej do krajskiego seniora jest dobre pytanie, ale w tej chwili go nie ma na sali. Czy krótko mogliby się Państwo ustosunkować do tego? Ja tutaj chcę powiedzieć, że to ojciec Maksymilian Kolbe usłyszał od protestujących masonów w 1917 roku. Lucyfer będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego Szwajcarem. Jeżeli mamy taką sytuację, że papież obecny i uczestniczy w mszach protestanckich i mówi, że komuniści wyrażają się tak jak chrześcijanie, martwi się o ludzi biednych, nie martwi się o ludzi grzesznych, bliższy jest tym komunistycznym jakiejś ideologii niż pilnowaniu nauczania, tak jak ta wiara katolicka powinna wyglądać, czyli dbałości o cel ostateczny i zbawienie duszy, no to mamy duży problem w Kościele i te oddziaływania masonerii są znaczne, no bo tu ja widzę dużą analogię do tego, co wykrzykiwali masoni w 1917 roku i wtedy Maksymilian stworzył rycerstwo niepokalane jako odpowiedź i odwoływanie się do Matki Bożej, naśladowanie Matki Bożej Niepokalanej jako wszechpośredniczki łask, no i podążanie do niej, proszenie o te łaski wszelakie. Kolejne pytanie może do Michała, chociaż już trochę na ten temat była mowa. Słuchacz Romulus
pyta, czy tak zwany zespół do spraw intronizacji w zamyśle konferencji Episkopatu Polski nie powstał w tym celu, aby spacyfikować ruchy intronizacyjne. Tak. Tak, tak. No kolejny temat rzeka. Słuchacz Łukasz. Po owocach ich poznacie. Dobrym owocem będzie naprawienie liturgii mszy świętej. Czy można liczyć, że obecny prymas Polski, episkopat, zmienią liturgię mszy na liturgię tradycyjną katolicką? To nie można. Nie można liczyć, tak? No, dlaczego? Michał po prostu jest optymistą. Dobrze poinformowany. Znaczy myślę, że nie można liczyć, bo z wypowiedzi wynika różnych biskupów, że nie są zwolennikami. Tym bardziej, że prymas Polski uczestniczy przecież w tych wszystkich uroczystościach związanych z 500-leciem Kościoła protestanckiego. Jest też słuchacz, który używa pseudonimu Inkwizycja i pyta, jak powinna przebiegać prawdziwa intronizacja bez wpływów modernistycznych. Ja tutaj w tej książce zawarłem taki dokumencik, takiej pani z tego ruchu, właśnie z tego zespołu do spraw intronizacji, która przygotowała taki roboczy projekt aktu intronizacyjnego. Ona zresztą sama się zastrzegała, że oczywiście nikt nikomu nie narzuca i że to jest nadal kwestia otwarta, ale jakby ja to zamieściłem, bo uznałem, że tam jest dużo, dużo wartościowych rzeczy. To znaczy myślę, że przede wszystkim musi być wprost powiedziane, że to jest intronizacja. Musi być użyty tytuł Jezusa Króla Polski, bo trudno inaczej. Musi być ten dokument jasny, precyzyjny i przejrzysty. Musi być uwzględnione, że władze kościelne i władze świeckie dokonują razem tego aktu, każde właśnie w ramach tego swojego porządku. I myślę, że Jan Opuszański akurat miał tu dobrą intuicję, kiedy proponował, co też zostało usunięte, żeby w tym akcie było też odniesienie do Matki Bożej, bo jednak no nie możemy tego ignorować, że Matka Boża jest królową Polski. Więc to odniesienie powinno się tam znaleźć i to wskazanie od razu na relację pomiędzy Matką Bożą Królową Polski i jej synem Królem Polski. Poza tym w tym akcie, który ta pani zaproponowała, ona też uznała, że to, co jest w jubileuszowym akcie trochę rażące, to, że tam jest dużo takich odniesień do Boga przez ty, że ciebie tak przyjmujemy i tak dalej, że tu należałoby jednak napisać ten dokument innym językiem, majestatycznym, na wzór ślubów Jana Kazimierza, na ślub poprzednich dokumentów. I wiem, że te argumenty... Czyli takie partnerstwo, tak? Że teraz tak jest. Teraz tak, jest partnerstwo. Natomiast ja wiem, że ten argument się pojawił w zespole, ale wówczas biskup Czaja odpowiedział, że po pierwsze młodzi do czegoś takiego nie przyjmą, to oni muszą mieć językiem potocznym. I znowu pytanie, dla kogo jest ten akt? Czy on jest dla narodu, czy jest dla młodych? Poza tym ja też jestem młody i nie uważam, że język potoczny do mnie lepiej przemawia, prawda? To jest kolejna rzecz. Poza tym bardziej do Pana Jezusa. Tak, poza tym już święty Augustyn, który był też przecież z wykształcenia retorem, pisał, że wielkie rzeczy trzeba wyrażać wielkim językiem. Więc to nie może być napisane językiem potocznym, bo w języku potocznym to my się codziennie komunikujemy, a to ma być akt, który będzie na wieki, tak? I dlatego uważam, że to powinien być język majestatyczny. Natomiast myślę, że powinno być tam też odniesienie do tego, co Pan mówił, do prawa naturalnego, prawa Bożego, do tej podstawy. I przede wszystkim te postanowienia, które są w akcie, muszą być konkretne, tak? Że władza świecka, przyjmując to zwierzchnictwo Chrystusa Króla, natychmiast się zobowiązuje do pewnych rzeczy, czyli właśnie na przykład do tego zakazu aborcji, do tego, że zmieni na przykład ustawodawstwo w Polsce, struktury państwa polskiego w taki sposób, żeby one, znowu nie chodzi o tworzenie państwa religijnego, tylko chodzi o to, żeby po prostu to państwo, to prawo Boże, prawo naturalne, które jest dla wszystkich ludzi,
żeby ono stanowiło podstawę wszystkich struktur w tym państwie. No, są też recenzje. Może ktoś już tą książkę zna. Słuchacz Leo pisze: dobra książka, wydaje się być taranem, buldożerem wybijającym i umożliwiającym zaistnienie w przestrzeni myśli polskiej, oczywistych polskich tematów. Polska narracja powraca po 6 dekadach. No, a są to jakieś negatywne komentarze? No, negatywne, znaczy są głównie na temat posoborowia, biskupów, księży, na przykład księża powinni mieć odwagę nie tylko słuchać, ale i czynnie udzielać, bo pasterze nie mogą się chować, bo wtedy rośnie konkol. Czemu tyle księży milczy o intronizacji? Czyżby zmierzch odwagi? No albo czy masoneria kościelna, modernistyczna knebluje księżom usta i czemu oni się na to godzą? No myślę, że to jest taki wyraz rozgoryczenia katolików, że brakuje właśnie pasterzy, którzy by to dzieło zapoczątkowane przez Rozalię, później podejmowane przez różnych księży, jak ksiądz Kiersztyn świętej pamięci i świeckich, jak poseł Artur Górski, który zresztą zmarł też na chorobę tego typu nowotworową, w której w cudzysłowie można dopomóc, że tak powiem, w rozwoju tej choroby, więc to też są wszystko takie śmierci, które no nie są do końca wyjaśnione, akurat tych osób, które przed chwilą wymieniłem. No i jak gdyby no, głównie są tego typu uwagi albo pytania. Jeszcze zerknę, czy są jakieś pytania z sali, bo może krótki przerywnik. Tylko dodam, o, proszę bardzo. Do tego, bo tutaj mowa była, jak ten akt samotronizacji powinien wyglądać. No ja bym tylko dodał, albo zadał pytanie, czy ten akt intronizacji może być ogłoszony podczas nowej mszy świętej, czyli sprotestantyzowanej mszy, która, jeżeli zastanowić się głębiej, jest obrazą, jak gdyby, bo to jest obrazą dla Boga, no, można tak to w jakimś stopniu ująć. No, w ogóle to chyba raczej nie podczas tej mszy, jeżeli już... Ja tego nie rozstrzygnę. Znaczy, rozumiem to stanowisko, natomiast nie rozstrzygam tego, bo to nie chciałbym też zamykać całkowicie drogi, że... ale nie wiem, trzeba by się nad tym zastanowić. No niewątpliwie ta deformacja liturgii, jaka nastąpiła już po Soborze Watykańskim II, uderza właśnie w królewskość Chrystusa. To, co Pan Michał mówił, że prawda, nie okazujemy właściwej, to, że w ogóle nie jest to ofiara, tak, tylko jakiejś innej interpretacji. To jest bardzo, przepraszam, że tak. Panie przerwałem, proszę. To jest, myślę, bardzo prosto pokazać, jak to się stało po Soborze Watykańskim II, bo przecież przed Soborem było to święto Chrystusa Króla, które ustanowił Pius XI, żeby podkreślić społeczne panowanie Chrystusa Króla. Po Soborze Paweł VI, prawdopodobnie nie chcąc znieść tego święta i pokazać, że Chrystus już nie króluje, zmienił całkowicie jego charakter, bo w nowym kalendarzu liturgicznym to jest święto Chrystusa Króla Wszechświata. I to jest jedna rzecz, że niektórzy złośliwi zwracają uwagę, że kiedyś Pan Jezus rządził narodami, teraz rządzi gwiazdami, prawda? No to... Na koniec świata zostało to jest, a to jest druga rzecz. A druga rzecz, że kiedyś to święto przypadało... Ostatnia niedziela października. Tak, ostatnia niedziela października, żeby pokazać, że Pan Jezus rządzi w tym świecie żywych, w czyśćcu i w niebie. I stąd też ta potrójna korona, chociaż ona ma różną inną symbolikę, ale taką też, prawda? Natomiast teraz, kiedy to jest ostatnia niedziela roku liturgicznego, to
to właśnie jest to odsunięte do wieczności, bo czytania z tego dnia mówią o tym, że Chrystus będzie królował na końcu czasów. Czyli widzimy, że z jednej strony usunięto to w gwiazdy i w wieczność, prawda? Więc oddaliło nas to z Ad kalendas grekas po prostu, tak. Królestwo Boże. No tu są jeszcze takie, przeczytam jeszcze ze dwie uwagi. Słuchacz, czujący się pod pseudonimem Dusza Polska. Patrząc na ich zabiegi wokoło katolickiej wiary, można wywnioskować, że Jezus Chrystus jako Bóg i jako Król do tego obecnego wystroju Kościoła zupełnie nie pasuje. No, ciężkie argumenty, ale nie można się do końca z nimi nie zgodzić. No, po prostu rzeczywiście to, co się dzieje w Kościele, nieraz sprawia wrażenie, że to nie jest już Kościół dla Pana Boga, tylko jest robiony dla ludzi i dla ich różnych zachcianek, ulegania różnym trendom, modom i tak dalej. Drugi tej samej osoby komentarz. Obecne poczynania decydentów Kościoła w kwestii obranego na Soborze Watykańskim II ekumenicznego kursu łudząco przypominają mi działania komunistów na polu ichniejszej propagandy ideowej. No, to też te rocznice, które teraz obchodzimy, 1517, 1717, 1917, pokazują, że najlepszym sposobem do walki z Kościołem jest infiltrowanie go od wewnątrz, prawda? I jeżeli się pojawiają takie postacie jak Luther, na zmianę z gilotyną. Na zmianę z gilotyną. Później pojawia się, ujawnia się w zasadzie masoneria rytu szkockiego, brytyjska w 717. Wreszcie Bolszewia, czyli dzieło, można powiedzieć, i kontynuacja dzieła rewolucji francuskiej w postaci rewolucji bolszewickiej. No to pamiętajmy, że wszystkie te ruchy jak gdyby wysyłały swoich wysłanników, swoich uczniów do seminariów duchownych, do środowisk katolickich, do prasy katolickiej, żeby tam mieć swoje jak gdyby jaczejki. No. W niektórych miejscach to się odbywało w sposób, powiedzmy, zorganizowany, na przykład w Hiszpanii przed rekonkwistą generała Franco, właśnie w Meksyku po zdławieniu ruchu Cristeros, w Europie Zachodniej po II wojnie światowej też wielu, wielu komunistów i masonów po prostu szło do seminariów duchownych po to, żeby udawać tam katolików i po to, żeby zmieniać Kościół od wewnątrz. I niestety w wielu wypadkach się to udało. No, ostatnio umierał w Mediolanie, tak, kardynał, który w nekrologu od loży masońskiej było podane, że zmarł nasz brat, a wcześniej z jego działań, kontaktów można było wywnioskować i mówiło się o tym dosyć szeroko, że jest członkiem masonerii. No i inne skandale w Kościele, gdzie po prostu się okazuje, że nawet do jakichś środowisk decydentów w Kościele, przełożonych, dochodzą ludzie nie tylko bez zdrowej nauki katolickiej, ale często bez moralności, a nieraz i w ogóle bez wiary. No. Ja bym jeszcze dopowiedział, chyba że ktoś chce coś powiedzieć na temat masonerii w Kościele, to znaczy trudno jest wskazywać poszczególne osoby, natomiast można pokazać pewne tendencje i to, co na przykład mówi ksiądz profesor Gus, że protestantyzm to jest tak naprawdę pogaństwo, prawda? I myślę, że ksiądz Gus ma rację, czy to, co mówi ksiądz Michał Poradowski, że protestantyzm to jest odrodzone pogaństwo niemieckie. To, co też mój tata pisał, że protestantyzm wytworzyli różokrzyżowcy, czy przynajmniej powstał za ich inspiracją poprzednicy masonerii. I zresztą, jeśli sięgniemy do publikacji profesora Cegielskiego
Massona, to on tam pisze, że do różnych jego publikacji, ale na przykład Ordo Ex Hao, to jest dostępne w internecie, to on tam pisze, że wszyscy wielcy różokrzyżowcy byli protestantami bądź wywodzili się z protestantyzmu, że protestantyzm był im bliski, że byli ręka w rękę działali. I w związku z tym, jeśli dzisiaj gdzieś szukać masonów w kościele, to wśród ekumenistów, bo jeśli się analizuje ich poglądy, to ci, którzy deklarują swoją największą chęć dialogowania z protestantami, okazują się mieć najbardziej liberalne, radykalnie liberalne poglądy. I zauważmy, że biskup Czaja też właśnie, dlatego podkreśliłem to, że jest ekumenistą i że powołuje się na dwóch innych ekumenistów polskich, znaczy Wacław Hryniewicz, który jest tym słynnym teologiem, który powiedział, że właśnie wszyscy będą zbawieni, piekło jest puste, a drugim to jest ojciec Napiórkowski, który słynie z tego, że jest słynnym mariologiem, jest Paulinem, więc przecież no jest przy tronie Matki Bożej, a to właśnie od niego biskup Czaja zaczerpnął to zdanie, że wielkim zagrożeniem polskiej pobożności ludowej jest czynienie z Maryi Bogini. Tak? Więc to jest zupełnie taki protestancki zarzut. Ksiądz profesor Gus jeszcze często mówi, że protestantyzm jest najbardziej satanizowaną religią. To też jest niezwykle ważne, bo też przytacza to, że zawsze, że Luter mówił, że nim prawda stała się prawdą, była kłamstwem. Nim Bóg stał się Bogiem, był szatanem. Także nie, jest jeszcze gorzej niż z samym pogaństwem. Prosiłbym o wsparcie naszych spotkań. Puszczam resztę. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali do tego, co tu już zostało powiedziane, albo w sprawie tego, co nie zostało jeszcze powiedziane? Proszę bardzo. Ja tutaj zastanawiam się nad tym, bo istnieje w internecie albo w ogóle w powszechnej świadomości problem tej sprawy Iskry Bożej, która jakoby odniosę się trochę do przyszłości Polski, do Iskry Bożej, która ma wyjść jakoby z Polski. I możemy to traktować, no jeżeli traktować to na poważnie, nie wiem na ile traktować to na poważnie, ale jeżeli traktować to poważnie, no to można byłoby założyć, że tą iskrą to miałby być taki akt intronizacyjny i to jest początek przemiany państwa polskiego, państwa Boże. Tylko mnie zastanawia taki mechanizm, że wobec tego, co nas otacza i wobec tej informacji i tych strasznych rzeczy, jeżeli dochodzimy drogą logiczną do takich rzeczy, że ten Kościół jest tak naprawdę na służbie zdrajców, to państwo jest też zdradza swój własny naród i logicznie nasz umysł powinien wyprowadzić nam wnioski następne logiczne, że my powinniśmy adekwatnie zareagować. I tej reakcji po prostu nie ma. Ta reakcja jest niewspółmiernie mała do tego, w stosunku do tego, co, z czym się zderza nasz umysł. I nie rozumiem tego właśnie tego mechanizmu, który tkwi właśnie w świadomości powszechnej, że nie ma tej właściwej reakcji. Naród jest narodem uśpionym. Albo tłumaczymy sobie, spłycamy ten efekt, który powinien być proporcjonalny w nasze, znaczy to nasze działanie. Ten efekt w działaniu powinien być proporcjonalny do tego, co przyjmujemy, jaką informację przyjmujemy, jakie siły i zagrożenia nas dotykają. I tego efektu końcowego nie ma. Po prostu on jest, jakaś jest jałowość, ten mechanizm naszej umysłowości nam tego nie przetwarza i ja tego nie rozumiem. Dlaczego to tak właśnie jest, że kończy się jak gdyby tak słabo to nasze działanie i czy ma pan jakieś przemyślenia albo coś? Ja nie odpowiem na to pytanie, natomiast ze swojej strony mogę powiedzieć, że dopiero parę dni temu tę książkę opublikowałem, ale już rozmawiałem z różnymi osobami z całej Polski, które mówią, że właśnie na swoich obszarach działają na rzecz intronizacji, czyli i w ogóle spotykam się też z takimi ludźmi i widzę, że to nie jest aż takie to nie jest aż tak, że tu nikogo nie ma, tak jak pani powiedziała, że boi się, że jest sama. Myślę, że tak nie jest, że jednak jest sporo ludzi. Oczywiście ma pan rację, że powinno być ich 10 razy więcej, 100 razy więcej. Ale jeśli porównamy sobie nawet stan kościoła w Polsce i stan kościoła w Niemczech, no to nadal można powiedzieć, że nasi kapłani i nasi biskupi są jednak mimo wszystko
bardzo katolicy, tak? To, co zrobił na przykład arcybiskup Gądecki na tym synodzie rodziny, że ośmielił się powiedzieć, że Jan Paweł II tak nie nauczał, no to to może się wydawać oczywiste, no ale to nikt z tych krajów zachodnich by tak nie zachował się, czyli myślę, że nie jest jeszcze aż tak tragicznie i biorąc pod uwagę, jak jest gdzie indziej, to myślę, że nadal jest w nas bardzo duży potencjał, a ludzie, nawet jeśli są, tak jak pan słusznie myślę zauważył, uśpieni, to jeśli są uśpieni, to można ich obudzić, prawda? Nie są martwi, nie są jeszcze duchowo jakoś tam zniszczeni, więc ja bym patrzył z optymizmem w przyszłość, że to się będzie zmieniać. I jeszcze bym tylko na koniec powiedział, że ciągle ostatnio myślę o tym, co mówiła Matka Boża w Osuchowej, dlatego że tam są takie trzy takie trochę dziwaczne może stwierdzenia tej Matki Bożej, bo ona przyszła do prostej dziewczyny w 1910 roku i powiedziała, że właśnie tu będzie stolica króla Polski, w Osuchowie, tak? Podkreślam, w jakiejś takiej małej wiosce. A później powiedziała, że to jest to miejsce, to pępek świata i szczególnie umiłowany przez Boga od czasów założenia świata. Więc w ogóle jakby te twierdzenia nijak się mają do rzeczywistości, tak? Bo jak to jest wtedy umiłowane? To nie Jasna Góra, nie inne miejsca, tylko Osuchowa. W lesie. Myślę w lesie i myślę, że trzeba to odnosić do przyszłości. To znaczy, że w momencie, kiedy kiedyś to naprawdę będzie stolica króla Polski, nowa Jasna Góra, to wtedy to miejsce będzie promieniować i też cała Polska przez to, bo jeśli traktować te słowa poważnie, że to jest jakiś pępek świata, no to dlatego, że to będzie promieniować nie tylko na Polskę, ale i na cały świat. I przestrzegała w Osuchowej Matka Boża przed różnymi nowoczesnymi wynalazkami, jak to ona nazywała, więc to, co w tej chwili te wynalazki stały się no, w pewnym sensie jakimiś bożkami i w świecie, a częściowo i w Kościele, no to przed tym właśnie tam ostrzegała, żeby temu duchowi świata nie ulegać. I jeszcze powiedziała tam, że bardzo się nie podoba to, że są przekręcane i będą przekręcane ustawy kościelne. To tak jakby właśnie zapowiadała zmiany nauczania katolickiego, więc to też jest takie znamienne. Jak to się ma do tego, że tylko wieczorem jest oficjalnie uznany? Znaczy... Na lepsze czasy trafił Gierszfaut. Że wtedy takie objawienia mogły... Jednak 100 lat temu, prawda? No to jeszcze nie wiem, dlaczego tak się stało. Natomiast tam jest lokalny kult. To te objawienia są na stronie internetowej tamtejszej parafii. To jest przez biskupa aprobowane. Tylko no, nie doczekało się faktycznie jak na razie jakiegoś większego, myślę, zainteresowania, ale moim zdaniem się to zmieni, bo właśnie teraz jest tam coraz większy ten kult Chrystusa Króla, więc moim zdaniem, kto wie, za 10, 20, 50 lat to może urosnąć do olbrzymich rozmiarów. Proszę Państwa, jeżeli nie ma innych pytań, to ja pozwolę sobie jeszcze ogłosić kilka naszych najbliższych spotkań. Wychodziłem, chciałem jeszcze potwierdzić spotkanie za tydzień. Niestety nie mogę w tej chwili ogłosić. Być może jeżeli się coś pojawi i się potwierdzi, to w internecie będzie to można znaleźć. Mam nadzieję, że jutro zostanę odblokowany. Jako Centrum Edukacyjne po Wiśle też jestem zablokowany, więc myślę, że jutro będę mógł już, zdaje się, bo to tylko tygodniowy był ban. Prywatnie mam na 30 dni. I będzie można szerzej to jakoś rozkolportować. W razie czego zapraszam na www.edukacyjnepowiśle.pl. Tam przynajmniej jeden, dwa najbliższe wydarzenia, wykłady są zawsze podane, niezależnie od Facebooka. Natomiast w przyszłym tygodniu, no w ten czwartek się nie spotykamy, bo jest święto Matki Bożej Gromnicznej. Więc nie chcemy konkurować z tak ważnym świętem i zachęcamy do udziału w nabożeństwach tego dnia.
Natomiast w przyszłym tygodniu tak, we wtorek no jeszcze nie wiemy, natomiast w czwartek zapraszamy ze względu na bliską współpracę do Pruszkowa w Domu Kultury przy ulicy Hubala 5. Odbędzie się spotkanie z panem Stanisławem Srokowskim na temat kresów Rzeczypospolitej, Wołynia, Małopolski Wschodniej, ale zwłaszcza Wołynia, bo stamtąd Stanisław Srokowski pochodzi. Następnie lutego będzie kolejne spotkanie z cyklu dotyczącego kontrrewolucji i będzie to spotkanie w czwartek 16 lutego, spotkanie dotyczące zarówno potrzeby kontrrewolucji, jak i pewnych historycznych praktyk kontrrewolucyjnych, które wygłosi pan profesor Jacek Bartyzen. Więc myślę, że warto na to spotkanie przyjść, a nie tylko później obejrzeć w internecie. 16 w czwartek o godzinie 19 prawdopodobnie. Na razie nie zmieniamy tej godziny. No. Nie ma wcześniej spotkań radnych, więc możemy robić te pół godziny wcześniej niż wcześniej. To żeśmy robili. 21 we wtorek, czyli dokładnie za 3 tygodnie, spotkanie z panem doktorem Stanisławem Krajskim dotyczące Fatimy, stulecie objawień fatimskich. Okazją będzie również nowa książka, która właśnie idzie do druku i będzie już wydrukowana na temat Fatimy. Przy okazji polecam inne książki, które dotyczą na przykład Fatimy, bardzo dobra, polecana również przez pana doktora Krajskiego książka księdza Karola Sztelina, Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych, mistyka objawień Matki Bożej w Fatimie. W języku polskim nie ma dobrych książek o Fatimie. Doktor Krajski, który przebadał to wszystko, stwierdził, że to, co się dzieje w tych instytutach, które się zajmują Fatimą polskich, jest dosyć płytkie, powierzchowne i na przykład w sprawach właśnie Rosji, w sprawach tego, czy tajemnice fatimskie zostały rzetelnie podane do publicznej wiadomości, w sprawach tego, czy się dokonały te akty poświęcenia Rosji, no w wielu sprawach nie można się na tych polskojęzycznych opracowaniach opierać, natomiast tą książkę, która już jest, pierwsza część serii książek o Fatimie księdza Sztelina, pan doktor Krajski poleca. No, oczywiście drugą wartościową książką będzie książka pana doktora Krajskiego, którą będziemy prezentować za 3 tygodnie. Co do samej intronizacji, jest kilka wydawnictw, a także myślę, że najbardziej takie podstawowe rozważania antylaickie pod tytułem Chrystus Król przeciwko laicyzmowi oraz Katechizm o Chrystusie Królu. Cieniutkie, krótkie, tanie książki oraz kilka innych tytułów, które serdecznie polecam. Powiedziałem o profesorze Bartyzelu, powiedziałem o doktorze Krajskim, powiedziałem o panu Srokowskim. Prawdopodobnie też mniej więcej w połowie miesiąca, ale to też w tej chwili jest ustalane, będzie jeszcze spotkanie z udziałem przez nas organizowane Grzegorza Brauna i profesora Jerzego Roberta Nowaka. Tytuł roboczy, bo będzie to spotkanie dotyczące stosunków polsko-żydowskich, zwłaszcza dzisiaj. Tytuł roboczy jest Rzeczpospolita przyjaciół czy Judeopolonia. No właśnie, jakbym wiedział dokładną datę, to już bym powiedział. Natomiast no, to będzie w okolicach połowy miesiąca, czyli prawdopodobnie jeszcze przed spotkaniem z panem Stanisławem Krajskim. Czyli to wszystko będziemy podawali najpierw w internecie, a później na kolejnych spotkaniach. Gdyby się pojawiła
gdyby się pojawiła, potwierdzenie pojawiło tego spotkania za tydzień, w dniu 7 lutego tutaj, to ja oczywiście będę wysyłał e-mailowo i informował w internecie. 11 lutego oczywiście kolejna miesięcznica wołyńska, tym razem na krakowskim przedmieściu pod Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo dużo jest do zrobienia, zwłaszcza Muzeum Kresów Rzeczypospolitej. Pamiętam jak rok temu, no może nie cały rok jakiś, bo to była chyba w marcu, czyli 10 miesięcy temu, świętej pamięci Wiktor Węgrzyn na spotkaniu właśnie dotyczącym Muzeum Kresów Rzeczypospolitej, jak podały różne propozycje, trwała jak zwykle w środowiskach kresowych ożywiona dyskusja. Zastanawiali się, czy kresowianie, czy prezydent Andrzej Duda poprze ideę Muzeum Kresowego. W końcu się zdenerwował i powiedział Wiktor Węgrzyn, że jeżeli prezydent Duda się nie zgodzi, to on jest przekonany, a miał tam swoje kontakty, że takie muzeum może powstać na Białorusi i prezydent Łukaszenka na pewno chętnie Polakom, ażeby to dziedzictwo Rzeczpospolitej obojga narodów powstało, takie muzeum wybuduje i myślę, że miał dużo racji. No, myślę też, że właśnie okazją do spotkania, zadumy i modlitwy będzie też pogrzeb Wiktora Węgrzyna, który w najbliższych dniach się ma okazać, gdzie i kiedy w Polsce się odbędzie, bo zmarł w Chicago, natomiast Stowarzyszenie Rajd Katyński, Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński zapowiada, że pogrzeb Wiktora Węgrzyna będzie w kraju. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. W duchu naszego spotkania żegnam się z Państwem. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie.